to zabił kosmoglutka. Klub łowców mitu, gdzie znaleźć syna wujka? Klub łowców mitu, biją, strzelają, do domów się włamują. Klub łowców mitu, ze światem guli się czasem kontaktują. Klub łowców mitu, tutaj strzały, tam alkohol, inny świat tworem stanie. Lecz nie wiedzą jeszcze którym, bo dopiero zaczynają. Szybko klub się zawiązuje, lepsze czyny niż gadanie. Niebezpieczną partię tutaj łowcy mitów rozgrywają. Kto zniszczył dom Korbita? Klub łowców mitu, to burmistrza wrzątkiem wita. Klub łowców mitu, kto wśród zgliszczy nasion szuka? Klub łowców mitu, kto pieszych samochodem stuka? Klub łowców mitu, wężoludzie w samolocie, wykształcone pseudogule, galaretka z mnóstwem kończyn, co pochłonąć ludzkość chce. Krzyczy ktoś, uwaga, kłam, kiedy nagle lecą kule. Pokolenie bohaterów właśnie przebudziło się. Tadeusz, Douglas, Stirling, Sydney oraz Henry. Klub łowców mitu, klub łowców mitu, klub łowców mitu, klub łowców mitu. Witamy bardzo serdecznie na kolejnej sesji Kłamu i dzisiaj jest ze mną jeden solówkowy gość. I z drogim państwem. TJ Gardens. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Wojtek jest dzisiaj po fenomenalnym spektaklu, który odgrywał w Warszawie. Byłem, podziwiałem i zaprosiłem do siebie, żeby zagrać chociaż dwie godzinki sesji. Bardzo mi miło. W związku z tym spektaklem mam wąsa i to jest moje usprawiedliwienie, bo na przykład Michał nie ma żadnego. Czego? Usprawiedliwienia. Ej, mamy lata 20, dobra? Nie, jest piękny. Dobra, dziękuję. Wojtek, wszystko masz, masz kartę, one zawsze nie mam poczytalności, ale... Nic nie szkodzi, ona ci nie jest potrzebna w tym momencie. Dobrze, posłuchaj, w takim razie mam dla ciebie taki wstęp. Tutaj, no nie ma kiedy odpocząć. No nie ma. Chicago, potem Yellow Gardens. Ten relaks musi w tym momencie na razie poczekać. Szczególnie w obliczu wielkich przedwiecznych. Po prostu to musi czekać. Teraz jesteś w Nowym Jorku i samotnie kroczysz ulicami Wielkiego Jabłka. Laseczka, kapelusz, teczka z osobistymi przedmiotami i ulice Brooklynu. Mijasz nowojorczyków żyjących własnym życiem. Nie wiedzą kompletnie nic o trudach, jakie spotykają klubowców mitów, ani innych zajmujących się tym drugim światem. Ci ludzie nigdy nie docenią starań, poświęceń i ceny, jaką przychodzi wam zapłacić. Ta cena staje się niestety coraz wyższa. I wątpisz, czy mimo wszelkiej zamożności kłam będzie w stanie zapłacić ją całkowicie sam. I patrzysz, oto ten adres, który masz zapisany. Cumberland Street 212, mieszkanie 7. Nad domofonem widzisz okrągły szyld HOBO. Holistyczna organizacja badania osobliwości. Jest domofon. Tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Moje nazwisko Tadeusz Jeremy Gardens. Korespondowaliśmy z panem Squire'em. Tak, może tutaj jest taki pod tym adresem. A w czym mogę pomóc? Przyszedłem się spotkać i porozmawiać. Okej, dobrze. W porządku, to wpuszczam pierwszego tego. Wchodzisz na mały przedsionek, jest to klatka schodowa i jest od razu zabezpieczona kratą antywłamaniową. I przy niej jest kolejny domofon. Najpierw sprawdzam, czy drzwi się dobrze domknęły, te pierwsze. Tak, tak. A potem naciskam kolejny domofon. Mhm. Otwierają się? Tak, otwieram. Otwiera się następne. Mhm. Dobra. Wchodzisz, mijasz mieszkania, jedno, drugie, trzecie, potem drugie piętro, czwarte, piąte, szóste. Przy trzecim piętrze stajesz przy zamkniętej kracie. Kolejna duża krata antywłamaniowa, ale tym razem blokująca wyjście tylko na trzecie piętro. Za kratą od razu mieszkanie numer 7. Mhm. Wiesz co, to wychodzę. Dobrze. Mhm. W takim razie. I wychodzi do ciebie dżentelmen.
Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Gardens, jak nie mam. Mortimer Hammermeister. Mortimer Hammermeister. Tak, z Hopo. Mhm. Ja napisałem list kiedyś do panów. Dzwoniłem też, kiedy byliście w areszcie. Przyjechaliśmy naszą grupą z zachodniego wybrzeża z powrotem do Filadelfii, ale ja w związku z tym, że mam spotkanie w Nowym Jorku, pomyślałem, że możliwe, że odwiedzę i będziemy mogli wymienić się spostrzeżeniami, zadzierżnąć jakąś znajomość. No dobrze. Nie mogę powiedzieć, że się spodziewaliśmy. Może to nie elegancko, że nie zadzwoniłem ani nie napisałem, ale... Tam troszkę cisza była z tego, co Squire mówił od dawna. Ja tego nie śledziłem za bardzo. Mieliśmy pewne sprawy, które odciągały mnie od pisania kolejnych listów. No dobrze. Dobrze, nie rozmawiajmy tak przez katę. Otwieram. Puszczasz? W razie, tak. Dobra. Zapraszam. Do mieszkania? Tak, tak. Dobra. Wchodzisz do pokoju, który wygląda taki sam, jaki pachnie, jakby mieszkało w nim wielu mężczyzn. Wchodzisz do salonu połączonego z kuchnią. Mieszkanie pasujące do niższej klasy średniej. Podstawowe wyposażenie, chociaż brakuje lodówki. Kuchnia jest gazowa. Ściany przydałoby się odmalować, pewnie kupić nowe meble. Brakuje tutaj też kobiecej ręki. Ale ponadto też jest jeszcze jeden dżentelmen. Z wąsem, muchą. To jest pan... Mortimer? To jest pan Jeremy Gardens. O, pan Gardens. Tadeusz Jeremy Gardens. Luther Warszawy. Dzień dobry. Luther. Tak, Luther. Wspaniale. No, zamykam oczywiście. Co tu się właściwie dzieje? Jestem niejako przy okazji w Nowym Jorku. Mam spotkanie dzisiaj z wydawcą. Całkiem możliwe, że uda mi się drukiem opublikować powieść, ale to zupełnie nie istotne. Powieść? Tak, napisałem w międzyczasie. Jest pan pisarzem? Na razie aspirantem. Dwa lata temu skończyłem studia z języka angielskiego i marzę o byciu pisarzem. Sprawy dotyczące kłamu troszeczkę odciągnęły mnie od tego planu, natomiast udało mi się ukończyć rzeczywiście. Niezwykle interesujące. Bardzo dziękuję. A dlaczego? Pan też jest pisarzem? Nie. Malarzem. O! Tak, może usiądźmy. Tak, usiądźmy nie może. Życzę tak, może kawy. Dziękuję. Nie mamy zbyt wiele wygód, ale... Gdzie Jerry? Dziękuję. Jest od Jerry'ego nie ma, on gdzieś wyszedł. Wyszedł gdzieś. Kawy, herbaty. Dziękuję bardzo. Jeżeli wodę mógłbym otrzymać, może to... być z kranu. Tak, to czystej nowojorskiej kawy. Dobra. Na Jeszcze go nie znamy, to nie przygotujemy. No może rzeczywiście nie elegancko, że nie dałem wcześniej znać. Wietrzylibyśmy chociaż. Sprawy, którymi się zajmujemy, tak my, jak i jak sądzę, wy... Mnie przynajmniej odciągnęły od rzeczy tak błahych jak zapach. No tak, Quiet napominał, że trochę to martwiące, bo już... Ile to już 3 miesiące? Od właśnie. Ostatniego listu. Zamienili się panowie, wcześniej chcieli się trzymać kontakt. Mieliśmy stworzyć jakąś taką grupę osób walczących, pomagających innym. A tu nagle... A tu przepraszam, ale no naprawdę byliśmy w wirze wydarzeń, o którym, jeżeli panowie będziecie zainteresowani, chętnie opowiem, ale sami wiecie, że czasami ten drugi świat, nie wiem jak go nazwać, wciąga, no i wygina. Oj tak. Umysłu, także trudno zapamiętać o podstawowych sprawach, jak zachowanie relacji. Przepraszam. No tak. W imieniu całego kłamu. Nie, znaczy to się nie gniewamy, po prostu to takie trochę było zaskakujące, a wcześniej niepokojące. Tak, znaczy było zaskakujące, że najpierw była taka duża chęć po prostu jakiegoś tam połączenia sił, a później właśnie ta cisza. To było najbardziej dziwne. Chęć ale, nadal jest. Ale rozumiemy, są sprawy, które wymykają się naprawdę umysłom, które ciężko jest pojąć, więc no, tak czasem bywa. No ale co pana tu sprowadza? Jeśli mogę tak naprawdę wracaliśmy, poza książką i... wracaliśmy do Filadelfii, gdzie mamy niejako bazę wypadową z Yellow Gardens, to jest w stanie Waszyngton na zachodnim wybrzeżu. Tam jest mój dom rodzimy i tam udałem się na niejako odpoczynek, a moi przyjaciele dołączyli do mnie.
I tam wydarzyły się pewne sprawy związane także z tym drugim światem, ale też niestety z tragedią osobistą. Straciłem brata. No, bardzo mi przykro. Tak, kondolencje. Tak. Dziękuję. Natomiast teraz wracaliśmy do Filadelfii, a mi się udało uzyskać jakby od wydawnictwa odpowiedź, że chętnie spotkają się na rozmowę, więc za 3 godziny mam to spotkanie, więc długo u panów nie posiedzę, ale... No dobrze, no ale coś mogę mówić. A co u was? Miałem wrażenie, że jest więcej członków Hobo. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Nie, znaczy póki co... Póki co na skład jest kompletny. Tak, ale dobrze, musieliśmy się troszkę rozdzielić dwie sprawy, więc... No właśnie ciekawe, akurat nasi towarzysze do Waszyngtonu. O, tak. Się wybrali. Może się spotkają po drodze gdzieś z moimi jadącymi do Filadelfii. Świat jest mały, jak to się mówi. Oczywiście. Kto wie. No my zostaliśmy tutaj jeszcze zbadać jedną sprawę, a okazało się, że to tylko... Tak, muszę trzeci obraz skończyć. Ile to trwa? Upiedliwy najemca po prostu, nie żadne duchy, ani żadne sprawy nadprzyrodzone. Ach, rozumiem. No, zdarza się. Życia. No, tak. Czasem zdarza mi się do niej tęsknić. Tak, no, ale przyznam, że ostatnie tygodnie to taka trochę posłucha wszystkie sprawy za takie takie zwykłe jakieś to wcześniej próby wyłudzenia i tak dalej. Na przykład Itace. Sprawa z monolitami, z lustrem. O. Tak, właśnie. Jak w ogóle... Po spotkaniu w samolocie, czy jakieś byli panowie jeszcze nękani przez podobne postacie? Byliśmy. Sprawa w samolocie niejako jakby wydarzyła się w poprzednim życiu. Mieliśmy później dużą styczność z wężowymi ludźmi w Karolinie, na takim majątku posiadacza ziemskiego oraz wielu niewolników. Oni tam robili rytuały przywołując właśnie bóstwo wężowe. W pewien sposób wykorzystali nas do tego, żeby rytuał się powiódł. Ojej, następnie trafiliśmy na bardzo dziwną postać, tak jakby zawieszoną w próżni u góry. Ona całkiem możliwe, że panowie może mieliście też styczność z nią, może byście pomogli. Bo a jak wyglądała? Mniej więcej. Byt pojawiający się zawsze u góry z wieloma mackami, ramionami. Właściwie trudno się mu przyjrzeć. Kiedy on się pojawiał, to na przykład Sterlinga, naszego przyjaciela, wchłonął, kłamiąc, że jest jego siostrą, że tam jakby, że pomoże mu się z nią pojednać. I on tam został wchłonięty. Nam później też się zdarzyło, bo jeden z naszych kolegów, Sydney, za pomocą czarnego kamienia, w którego posiadanie weszliśmy, porozumieć się z nim. A ten byt znów kłamał, że jest wężowym bóstwem i tego Sydneya przyciągnął do siebie jako te wężowe bóstwo. Niemal się zatraciliśmy wszyscy w tym, na szczęście. Znów proza życia. Na szczęście Wanda, służąca Douglasa Hemingera, miała bardzo twardą patelnię i to nią przywróciła nas do jakiegokolwiek rezonu. Ciekawe, czyli takim szokiem, tak? Można. Tak. Natomiast ten kamień, wyobraźcie sobie panowie, ma tak potężne działanie, że zamknęliśmy go w pokoju w domu Douglasa. Nie wchodzimy do tego pokoju, bo każdorazowe wejście sprawia, że znów się jest pod wpływem tego niejako czaru, tego czegoś, co wciąga z sufitu. Mhm. Tak, znaczy, bo dostaliśmy, jak pamiętam już dawno temu, jeden z listów wspominał o próżni i o tych takich niejako mumiach z próżni. Tak, a czy wy także mieliście styczność? Podejrzewamy, że to chodzi o Gatanotę. Gatanota, bóstwo. Które właśnie tworzy takie właściwie to składane właśnie w Itace, gdzie byliśmy. Tak. Nie do końca wiemy, czy one były składane w ofierze, czy były źródłem mocy. Tak, tam wyciągam notatnik. Tak, tam lokalne plemiona Indian mieszkające w lasach wokół miasta, one czciły właśnie Gatanotę. Używały lustra, które może pan zobaczyć w Muzeum Nowojorskim teraz.
Tak. A to pani panowie przywieźli? Tak, tak. Miedziane lustro, bo ono służyło właśnie do kontaktu. W nim można było zobaczyć Gatanotę. Mhm. I podobno samo spojrzenie już na niego właśnie powodowało, że ktoś stawał się taką, taką pustą, pustą istotą. Tak. Tam w świątyni, która tam była pod fortem, fort, jak się fort nazywa? Tomkin. O tak, fort Tomkin. Tak, pod tym fortem. Tam była świątynia i tam było wiele takich mumii zawieszonych. Indianie właśnie poświęcali w ten sposób ludzi, chociaż z tego co wiemy to byli ochotnicy, którzy byli poświęcani. I temu wszystkiemu jeszcze towarzyszyła obecność tak zwanych lojgorów. Lokalnie nazywają to wodnym koniem. To jest taki ich mit. Tam jest jezioro i to jest mit tego jeziora. Wodne konie. I one też, one są połączone razem niejako z Gatanotą i z tym czczeniem go. Jednego prawie widzieliśmy, bo był niewidzialny. Więc ciężko powiedzieć, że go widzieliśmy. Ale kilka lasek dynamitu było w stanie bardzo dobrze sobie poradzić z takim lojgorem. Z tym, że... Później to mięso leżało, ciężko było kształt jakiekolwiek. Czyli przy śmierci jakby można było widzieć, tak? Tak. No, z tym, że to już były tylko szczątki. Nie wiemy, czy to jest jakiś rodzaj niecielesności czy kamuflażu. Ale ciężko stwierdzić. Duże stworzenie. Ale wybuch robi na nim spore... Niestety jedyne co gorsza to jest to, że sama obecność lojgora, jakby bycie w jego obecności wręcz parzy. Wystarczy, im bliżej się go jest, tym bardziej, ale tylko odsłonięte części ciała. Pod ubraniem nie parzy. To było bardzo ciekawe. A wystarczy, jakiś rodzaj promieniowania można powiedzieć. Tak, wystarczy, że byliśmy w okolicy, po prostu im bardziej coś się zbliżało do nas, tym bardziej my dostawaliśmy oparzeń. To było... No bardzo nieprzyjemne. No i zupełnie o tych monolitach. Tak. Które prawdopodobnie umożliwiały poruszanie się tym lojgorom w jakiś sposób. Tak. W Itace były takie wielkie czarne kamienie. Czarne kamienie. Tak, takie wręcz megality, o których można też w książkach geologicznych przeczytać. One miały jakieś symbole na sobie. Tego chyba gdzieś mieliśmy chyba jakieś tłumaczenie tego. Ja mam jakieś ilustracje nawet. No właśnie, w każdym razie one były. Podejrzewamy, że były stworzone przez Indian albo wczesnych osadników szkockich, którzy tam byli. Tak, też narysowałem sobie monolit. One przyciągały metal i w jakiś sposób one były rozstawione jakby dookoła. Dookoła jeziora był taki, coś w centrum było na pewno, tylko że to było pod wodą, tego nie widzieliśmy, ale tam przyciąganie było najsilniejsze, dosłownie trzeba było walczyć z tym, żeby łodzią odpłynąć w ogóle z tamtego miejsca, więc... Ale proszę zobaczyć. Tak, ale zniszczenie, ileśmy tam trzy zniszczyli te megality, wysadziliśmy je, to sprawiło, że to całe pole zniknęło i... Wystarczyło tak jakby zerwać krąg, tak? Tak, ale ciężko powiedzieć, co z lojgorami się wtedy stało, bo to według ksiąg to były jakieś... One łączenia ich to były ścieżki dla lojgorów, coś takiego. Ciężko powiedzieć, nie mieliśmy okazji zbadać tego dokładnie, ciężko powiedzieć, jak to naprawdę wpływało na nie. Na rysunku są bardziej wyglądają jak kamienie ciemne, nie jak prostopadłościan, wiesz, równiutki. Czyli dopytka taka, że wiele Gardens te... Co innego. Zupełnie inna barwa, tak? Dobra. Takie symbole były właśnie w Mazur. Takie symbole widziałem wcześniej. A ten nasz kamień, bo on jest też czarny, tutaj znajduje połączenie w tym. On jest podobny do tego, co widzę, czy nie? Nie, bo to jest kamień, to jest... Jak oni ci mówią, to duże. Tak. Tak, to było duże. Zdecydowanie nie. Tak, nawet kawałek mieliśmy tego, ale... Ciekawe, bo ten czarny kamień, który my mamy zamknięty u Douglasa w pokoju, on też w pewien sposób, możliwe, że źle znajduje podobieństwo, ale przenosi, jest jakąś drogą, jakimś portalem. On nas zabrał swoją mocą do takiego dziwnego miejsca, niejakiej pustyni i tam spotkaliśmy, tam zobaczyliśmy ten byt. Podniebne. Nasze te kamienie, które my wzięliśmy, robiły też silne pole magnetyczne. Aha. Jak ten wasz kamień? Macie jakieś przy nim anomalie magnetyczne? Nie, magnetycznych raczej nie. Natomiast no, on emituje chyba coś albo sprawia coś z powietrzem wokół, bo kiedy wchodzi się do tego pokoju,
to niejako traci się zmysł. On wcześniej tak się nie zachowywał. Wcześniej potrafiliśmy go mieć, kiedy odzyskaliśmy go z pewnego domu, mieliśmy go ze sobą. I wtedy... Co aktywowało te zdolności jego? Sydney Lake we śnie, z tego co mówił, usłyszał wezwanie od wężowego boga. I on wykradł mi z plecaka ten kamień, nie będąc świadomym tego, że to robi nawet. I za pomocą miał ten kamień ze sobą w pokoju i w nocy przeniósł się właśnie tam. Więc całkiem możliwe, że to ten byt, nie wiem, uruchomił ten kamień, że on aż tak zaczął działać. Mógł go użyć, tak, żeby został uruchomiony. Zresztą później czytaliśmy i o tym, że właśnie przez sen ten byt mami oszukując, wykorzystując nasze słabości i pragnienia, przyzywając do siebie. No ale tak jak został uruchomiony, albo tak jak zaczął działać, tak na razie nie przestał działać. I no możliwe, że teraz znowu wykonamy próbę. Ale to się dzieje jedynie wewnątrz tego pokoju. Wewnątrz tak? tego pokoju. No, oddziałuje tak. na. Nie. Jeżeli resztę. Chodzi panu o magnetyczne działanie. Znaczy, chodzi mi, nie, znaczy chodzi mi o działanie na umysł osób przybywających. Bo zamknęliście go w pokoju. Tak. A całkiem możliwe, że on jednak działa dalej. I właśnie dlatego jeden z waszych towarzyszy został nawiedzony przez sen. Możliwe, że musicie go zabrać w inne miejsce. Chcielibyśmy go zniszczyć tak naprawdę. Natomiast nie wiemy, jak się do tego dobrać. Chociaż nie wszyscy jesteśmy taki tego... Proste myśl, taki zdanie. Młotek. Ale no, nawet nie można chcieliśmy wejść, ale nie jak tylko otworzyłem drzwi, żeby wejść, to od razu byłem pod wpływem tego. To jest problematyczne. Ja wiem, co by nasz kolega powiedział na pewno. Wiem, co Jerry by na to powiedział. Tak. Coś powiedział. Żeby przynieść tam trochę dynamitu. on lubi? Tak, znaczy to jeszcze z wojny mu zostało. No panie Gardes, a pan nie wie jak nawet bardzo. To jest ciekawa rzecz, bo na przykład u nas wywiązała się ciekawa dyskusja. Henry jest przekonany, że nie powinniśmy go niszczyć, tego kamienia. I może wszystko na to wskazuje. On mówi, że jako łowcy mitów powinniśmy dążyć do zbadania właściwości. Zresztą rzeczy, które spotykamy, wydają nam się obce i złe, ale one pomiędzy sobą walczą bardzo często. Więc całkiem możliwe, że do jednych jest nam bliżej, a do innych ten dalej. Świat jest bardzo zatarty generalnie. Bo tak. Ciężko jest odróżnić zła, dobro. Ja myślę, że te siły nie działają w ten sposób. No właśnie. Tak, no nawet między wężowymi ludźmi, jak się przekonaliśmy, są też zatargi. Nie wszyscy się dogadują. Tutaj w Nowym Jorku mieliśmy potyczkę z dwoma i jeden z wężowych ludzi, który pracuje w policji nowojorskiej, nie za bardzo się... Miał podzielność zdań z szamanem. Wywiązała się walka między nimi, no ale jego pistolet był szybszy jednak niż zaklęcia szamana. To stąd tak to się te zabezpieczenia na klatce schodowej? Znaczy, to akurat nasza... Zrządzenie lasu szalone. Na szczęście. Znaczy, to nasza pani najemca. O. Ona jest troszkę... Troszkę tak. A my z chęcią korzystamy z tego. Ale jest świadoma drugiego świata? Nie. Jest, bardziej podejrzewam, że jest świadoma tego świata i Nowego Jorku i pewnie trochę za bardzo się boi. Po prostu, więc zamontowała takie rzeczy. No, nam to akurat na rękę bardzo. Tak, co tydzień tak, mamy księdza na święcenia mieszkania, więc... No. Co miesiąc, nie za tydzień. No był w zeszłym tygodniu, więc tak się wydawało. Tak, ale w porządku człowiek, to przy niej on musi odgrywać takiego trochę... bardzo stoickiego kapłana. Tak, ale proszę dlatego, mi powiedzieć jeszcze jest... troszeczkę o tym kamieniu, no ponieważ to mnie właśnie też zainteresowało. Bo mówi pan, że towarzysz myśli o tym, żeby go lepiej zbadać, wykorzystać. Mm-hmm. Ja po części to rozumiem, ponieważ no, bez zrozumienia niektórych rzeczy nie można z innymi rzeczami walczyć. Tak. Ale no, z drugiej strony jest to niebezpieczne. Też tylko my nie wiemy, czy do końca dobrze zrobiliśmy, oddając te lustro. Mhm. Które potencjalnie jest niebezpieczne, no ale oczywiście potrzeba wiedzy, żeby w ogóle z niego skorzystać. Więc taki normalny człowiek oczywiście nie zrobi z tego użytku. Tak. No a nie to... chcieliście zachować tego lustra znaczy, przy sobie? Niektórzy chcieli, ale to też nie do końca zależało od nas, ponieważ pracowaliśmy wtedy na zlecenie panny Gibson. Rozumiem. Ona jest geologiem. Jej ojciec w Itacy został zamordowany. On tam badał właśnie między innymi te kamienie. I dlatego pojechaliśmy tam dowiedzieć się, co właściwie tam zaszło. No, ona też pracuje dla muzeum, więc jako nasz zleceniodawca miała bardzo dużą część zdania, rozumiem, jeżeli chodzi o to, co z tym zrobić.
No bo rzeczywiście nie wydaje mi się bardzo bezpiecznym pomysłem mieć takie lustro o takich właściwościach w otwartym miejscu. Tak, znaczy, na pewno mamy trzeba, na to oko. Tak, no trzeba je na pewno aktywować w jakiś sposób, bo zdarzyło nam się zajrzeć do niego i nic się nie stało. No ale cóż, jeżeli znajdzie się ktoś, kto będzie wiedział, jak to aktywować i wykorzysta w swoich... To może być problem. No póki co, z tego co my wiemy, nie było żadnych prób włamania, nic takiego. Ciężko, ale... ciężko nam było, tak naprawdę mieliśmy też, jak to powiedzieć, potrzebę finansową też. Rozumiem. Tak. Tak, no muzeum odpowiednio nas zakompensowało za to rzeczywiście. Tak, zgadza się. Mam nadzieję, że do niej zostanie potraktowany jako... Jako nic niegrzecznego, ale z przyjaciółmi postanowiliśmy wspomóc was finansowo, wiedząc, że możecie mieć mniejsze zasoby niż my, a w walce z tym drugim światem bardzo często przydają się pieniądze. No, i po prostu kosztują. Składam wam od kłamu podarunek w dobrej wierze. Wiem, że wykorzystacie to dobrze. Pan jest nieprzekonany, panie Luther? Nie, znaczy, ja powiem prosto. To jest bardzo dziwne. Znaczy, ja nie wierzę tak całkowicie w dobroduszność. Aha. Tak, bo już sama ta pierwsza sprawa, która w sumie dzięki waszym pomocom... Tak, panu Kaplanowi. Panu Kaplanowi, tak. Jednak udało nam się zrobić to, co zrobiliśmy. Wzięliśmy się, że tak powiem, do roboty. Złapaliśmy nasze życie. Za ogon. Tylko, że nie uważam, żeby to było takie z dobrego serca dane. Właśnie o co chodzi? Jaki jest haczyk? Co wam potrzeba? Nie potrzeba nam nic konkretnego. Potrzeba nam waszej wiedzy, jeżeli będziecie chcieli się podzielić. Jeśli znaleźlibyście sposób, jak wyciągnąć Sterlinga Boucha, przynajmniej jego ducha, bo jego ciało już spłonęło. Nie spłonęło. Pochowaliśmy go, tak? Przepraszam. Z ramion tego bytu chętnie. Dla Douglasa kwota $2000 to nie jest nic wielkiego. Czy? Aż się spłacił na te 2000. Wielokrotnie te pieniądze, którymi on dysponuje, otwierają nam na skróty drzwi. Wiedząc, z czym się borykacie, borykając się z tym drugim światem, po prostu są to klucze, które, dzięki którym będziecie mogli umknąć albo coś załatwić. I robimy to z czystej, jakby z dobrej woli. Mhm. Nie żądając niczego w zamian. No, znaczy, oczywiście, jeżeli moglibyśmy pomóc w jakikolwiek sposób, zwłaszcza w takiej sprawie, to jestem pewien, że mogą panowie na nas liczyć, na pewno na mnie. Nie wiem, czy możemy jakoś w tej chwili... Nie wiem, czy możemy jakoś w tej chwili pomóc, chociaż musielibyśmy się więcej dowiedzieć, upewnić się, że to przede wszystkim Gatanota rzeczywiście jest tym bytem. Gatanota, rozumiem, on był związany z tym jeziorem? Czy on tylko właściwie jest po drugiej stronie lustra? On jest właściwie gdzieś po drugiej stronie lustra. Podejrzewam, że tych luster pewnie w historii świata było więcej. To nie jest zapewne jedyne do tego przeznaczone. Ale na pewno jest specjalnie przygotowane do tego. No, nie wiemy, gdzie tak naprawdę jest Gatanota. Gdzie jest Nobel, kiedy jest potrzebny? Gdzieś w próżni. Dobrze było mowę spisać. Tak, gdzieś w próżni jest. Jedyne, co jeszcze przychodzi mi akurat do głowy, możliwe, że Squire miałby jakiś lepszy pomysł, ale to musiałby tutaj być. On jednak trochę, on i Nobul trochę lepiej się znają na okultyzmie. Mamy też tu swojego przyjaciela, który nam pomaga. Tak, w antykwariusza. Dziwny człowiek, ale posiada bardzo ciekawe i niezwykłe rzeczy w swoim antykwariacie, nie takie zwykłe książki. Udało nam się zdobyć jeszcze to, co leciało z panami samolotem, czyli talerz snów, który wężowi ludzie próbowali zdobyć. Ja nie byłem świadom, że leciało z nami coś samolotem innego niż ten wężowy człowiek, który próbował. No jednak. Tak, leciało, było ukryte pod fotelem. Natknęliśmy się po prostu na...
na wzmiankę o tym i dlatego udaliśmy się, jak tylko zaczęło się robić ciepło i jezioro się roztopiło. Udaliśmy się i no cóż, no, sam musiałem schodzić pod wodę. To nie było najprzyjemniejsze doświadczenie mojego życia. W stroju nurka. Na szczęście nie musiałem tego robić. Tak, w stroju nurka. Zbadałem wrak i udało mi się znaleźć to. Wężowi ludzie, tak jak już wspomniałem, tego szukali. Czy ten samolot spadł do jeziora? To jest ten sam samolot, ten którym sam. My lecieliśmy? No bo tak. My nim wylądowaliśmy, więc znacznie w jakimś następnym rejsie. Można wiedzieć. A. W następnym rejsie widać, możliwe. Doszło do katastrofy. Możliwe. Bo... My toczyliśmy walkę na pokładzie tego samolotu z tym stworem i... O tym wiem, ale... Tak, ogólnie... rozmawiałeś z kim? Tak, mój przyjaciel z lotniska. A czy nie? Przez telefon chyba z którymś przyjaciół. Z Kadrym Podolskim. Podolski, o. Tak. On, tak. Tam poznałem go w samolocie. To Squire właściwie rozmawiał z panem Podolskim. A, to Squire. Tak, ale właśnie. Ten samolot spadł do jeziora. Mhm. Wracając z Chicago, jeśli dobrze pamiętam. Część załogi, pasażerów, chyba większość zginęła. Tak. I ogólnie tak jak zaczęliśmy badać, zresztą z tego co pamiętam wspominaliśmy o tym, że po kolei osoby, które waszym lotem leciały, były eliminowane na różne sposoby. Między innymi słynna aktorka, tak. której sprawę też badaliśmy tutaj. Czyli możliwe, że do nas też będzie ktoś próbował? No, to jest wręcz pewne. Tak, znaczy no wężowi ludzie. Chcą się pozbyć świadków po prostu. Wszystkich. Kiedy odpocząć? Tak, więc... Tam... Ale powiedział pan talerz snów? Talerz snów, tak. To jest taki ciekawy, metalowy dysk. On służy do tego, jeżeli dobrze pamiętam, można użyć zaklęcia, które gdzieś posiadamy. Ja się nie bawię w takie rzeczy, więc nie znam go. Ale posiadamy je. Tak, posiadamy je i on służy do odnajdywania śniących. Czyli osób, które z krain snów przybywają do naszego świata, jeśli dobrze pamiętam. Które są tutaj. Myślę, że to może mieć mocny związek z tym bytem. Znaczy też, on... ale niekoniecznie. Ponieważ kraina snów jest zupełnie... Ona jest jak inny świat, inna rzeczywistość wręcz. Tak, znaczy to nie jest chyba ta... Tak, tu nie chodzi bezpośrednio o sen. Rozumiem, ale jeżeli tamten byt przez sen manipuluje ludźmi śniącymi nami na jawie, to możliwe, że przez taki talerz można by go znaleźć, złapać albo wyrywać z terenu. Albo tak, albo znaleźć kogoś, kto mógłby coś wiedzieć o tym. Ciało jest pochowane. Więc wyrywając go jedynie da się mu odpoczynek, nie przywróci się. Choćby tyle. Podejrzewam, że to lepsze niż te mumie, które tam wisiały pod sufitem. On nam ostatnio powiedział, że już nic nie jest w stanie go wyrwać, a pomógł nam, będąc tam. Odwrócił uwagę tego stwora, tego czegoś, żebyśmy mogli umknąć. W tej chwili nie możemy powiedzieć, czy to może pomóc. Aha. I w jaki sposób. Ciekaw, jak ta bestia wygląda. Ale na pewno... Ja też, to nie pamiętam. To jest dodatkowy powód, żeby pozostać w kontakcie. To tak. Nie macki, tylko raczej znaczy, takie bandaże. Czy nie widzieliśmy bardziej tego. Pasowało do tego. Ale... O, to telefon, czy... Mm-hmm. No tak, mamy już telefon. Tak. To podchodzę do telefonu. Odbierasz? Tak. Halo. Cześć, Mortimer, Squire mówi. Piwnica, którą pojechaliśmy sprawdzać, znaczy inaczej, dom nawiedzony, który pojechaliśmy sprawdzać, okazało się, że tajemnicze zgony i zachorowania są spowodowane jakąś pleśnią i grzybami w piwnicy. Dom trzeszczał, bo osiadał. I to właściwie tyle. No i smród się rozchodził oczywiście z piwnicy, więc jak szybko nie znajdziemy jakiejś sprawy, która będzie faktycznie z naszego zakresu zainteresowań, to nie wiem, z czego my ten czymś zapłacimy. No w każdym razie zostajemy 2 dni jeszcze w Waszyngtonie, bo mamy opłacony hotel. No i będziemy się dopiero zwijać do Nowego Jorku. No dobra. Znaczy powiem tak, sprawę czynszu pewnie mamy rozwiązaną na jakiś czas, a to opowiemy jak wyjdziecie, ale powiem ci, że jest u nas pan Tadeusz Gaddens w tej chwili, siedzi u nas na fotelu. Pozdrawia cię. O, doprawdy. Tak, akurat znalazł swoją drogę do Nowego Jorku i właśnie rozmawiamy o różnych rzeczach. Squire. O różnych rzeczach, które nas napotkały i które panów napotkały i możliwe, że będziemy musieli im pomóc w jakiejś sprawie, jeżeli będziemy w stanie.
No dobrze, a coś mówił ciekawego pan Gardens? Znaczy tak, no opowiadał oczywiście, że wężo ludzi jeszcze spotkali i tak dalej, ale mają jakiś czarny kamień i spotkali się z jakimś bytem, podejrzewamy z Lutherem, że to był Gatanota, który niestety zabrał dwóch kolegów. Jednego na stałe, drugiego odzyskali, ale tego z tym na stałe może będziemy w stanie jakoś pomóc, tylko musimy jakoś połączyć naszą wiedzę w całość i może talerz snów jakoś by jeszcze pomógł. Jasne. A upewniliście się, że to jest pan Tadeusz Gardens, a nie na przykład jakiś wężoludź? Wiesz co, no, na tyle na ile mogliśmy, to się upewniliśmy. No, jeżeli to jest wężoludź, no to rzeczywiście całą wiedzę naszych relacji już posiada, więc nie wiem na ile ponad to moglibyśmy się upewnić. Zwłaszcza jeżeli zaklęcie mi się udało udoskonalić. No dobrze, a w takim razie, czy mogę go poprosić do telefonu? Myślę, że tak, oczywiście. Czy mógłbym, panie Gardens, do telefonu na chwilkę? Bo Squire chciałby z panem porozmawiać. Dzień dobry panu, panie Squire. Halo? Witam panie Gardens. Halo? Dzień dobry, jestem. Tadeusz Gardens. Dzień dobry. Kłaniam się. My mieliśmy przyjemność wymienić skromną, ale korespondencję listową. Tak. Chciałem się zapytać, co tam się wydarzyło, że taka zwłoka, wszakże czerwiec już nastał, a ostatni list wysłany został do państwa w marcu. Tak, nie wiem, czy dotarł. Dotarł. Bardzo dziękuję w imieniu całego kłamu. Jestem głównym, że tak powiem, motorem utrzymywania tej korespondencyjnej relacji, a bardzo przejęły mnie pewne sprawy, pewna, że tak to ujmę, solowa przygoda, która wydarzyła mi się w Chicago, oczywiście także związana z tym drugim światem. Troszeczkę mnie pokiereszowała tak fizycznie, jak i umysłowo i pojechałem odpocząć do rodzimych ziem na zachodnie wybrzeże, a tam dołączyli do mnie przyjaciele z kłamu. No i tam znów okazało się, że ten drugi świat jest wszędzie i mieliśmy kłopoty. Próbuję to spisać dokładniej i przysłać do was. Na razie jest, prawdę mówiąc, jest trochę zbyt, jestem na świeżo, żeby o tym mówić. Wracamy z zachodniego wybrzeża. Moi przyjaciele pojechali do Filadelfii, a ja, mając tutaj w Nowym Jorku spotkanie z wydawcą, postanowiłem przyjść bez zapowiedzi i odwiedzić Hobo. Tak, z wydawcą, z tymi powieściami, o których pan pisał w liście, tak? Tak. Udało mi się, jako element pewnego rodzaju odpoczynku, wziąłem się za pisanie i dokończyłem powieść o małym Joey'm. Poniekąd spisuję w ten sposób wydarzenia, które nam się wydarzyły, ale staram się ten drugi świat, tego drugiego świata w to nie plątać. Natomiast ciągle sam się zastanawiam, czy to dobry wybór, czy też nie. Czy powinniśmy o tym pisać otwarcie. No myślę, że pisanie o tym otwarcie naraziłoby pana co najmniej na szykany ze strony innych osób. No myślę, że opinia publiczna nie jest gotowa na tak dosadne wyjawienie, że nasz świat nie jest taki, jak mi się wydaje. Natomiast proszę mi powiedzieć... Ale może jakiś pseudonim artystyczny, może... Pseudonim artystyczny, tak, to zawsze może zdać egzamin. Mhm. A proszę mi powiedzieć, ile listów panowie otrzymaliście? Przepraszam, jeszcze raz, bo coś przerwało. Ile czego dostaliśmy? Tak, chciałbym, jakbym pan mi powiedział, ile listów państwo otrzymaliście od nas do tej pory? Jeden. Jeden? A w takim razie, proszę, czy pan niejaki Lang jest członkiem państwa grupy, czy też może niekoniecznie? Lang. Mówi mi coś to nazwisko, ale nie potrafię go umiejscowić. Nie, na pewno nie jest członkiem kłamu. Bo mamy do nas jeszcze... Mamy u nas w drużynie Lejka dwie literki z tego nazwiska. Lake, przepraszam, tak, przepraszam. To być może, tak, być może Lake. Tak, jest. Sydney to Lake. Rozumiem, że jest członek państwa grupy. Tak.
Dobrze, bo przyznam, że trochę zdziwiły mnie dwa listy, które napłynęły od państwa. Jeden właśnie od pana Sydneya Lake'a, drugi od pana. Aha. W krótkim czasie. Na oba poszła odpowiedź, natomiast przyznam szczerze, że o ile w pierwszym liście byłem dość wylewny, o tyle w tym, który był adresowany do pana, starałem się być nieco bardziej powściągliwy z racji na wydarzenia, które miały miejsce, na aferę z wężowymi ludźmi. Aha. I uznałem, że jednakże może nie powinienem pisać z wielu szczegółów do osoby, której właściwie nie znam. Dlatego też pytam o ten drugi list, który był do państwa również wysłany. Przepraszam, no mam nadzieję, przepraszam, że to jest... bo teraz, kiedy pan mówił, przypominam sobie, że rzeczywiście Sydney nam opowiadał o tym, że dostał od was list, Lake, i nawet streszczał jego treść. Więc rzeczywiście dwa listy od was otrzymaliśmy. Dobrze, obawiam się, że trafił może w niepopułane ręce, a przekazywałem w nim informacje, które no, mogły tak. być istotne dla państwa grupy. Natomiast niekoniecznie powinny wejść w posiadanie osób postronnych. Pan Lake pisał w swoim liście, że macie państwo jakieś problemy z czarnym kamieniem i zawieszonym w próżni. Tam w liście do pana Lake'a starałem się jakby wyłożyć naszą wiedzę na ten temat. To, czego nie zdążyłem napisać, a o czym pewnie powiedzieli moi towarzysze już tam na miejscu w Nowym Jorku, to to, że weszliśmy w posiadanie pewnego artefaktu nazywanego talerzem snów, który być może byłby w stanie pomóc w państwa sprawie. Od razu intuicyjnie poczułem, że mógłby się przydać, a na pewno moglibyśmy spróbować, gdyż ten byt zawieszony w próżni tak, właśnie to... przez sen się z nami komunikował. Aha. Z tym, że żeby użyć tego talerza, potrzebne jest zaklęcie, które jest w moim posiadaniu. By użyć artefaktu, trzeba się go nauczyć. Jakby, no, byłbym pewnie w stanie państwu przekazać tę wiedzę, ale no, nie mam jej na miejscu. Rozumiem. I jak rozumiem z naszej rozmowy, lepiej nie robić tego korespondencyjnie, na co się absolutnie zgadzam. Więc powinniśmy zaaranżować spotkanie naszych grup, albo przynajmniej kogoś od nas, kto byłby w stanie nauczyć się takiego zaklęcia. Tak? Dokładnie tak. Jeżeli chcecie państwo wykorzystać ten talerz do swoich celów, myślę, że tak byłoby najrozsądniej, bo wysyłanie tego gdzieś jakąś pocztą czy telefonem, no myślę, że jest to mało rozsądne. Oczywiście, zwłaszcza, oczywiście. Że wspomniani już wężowi nasi towarzysze mają swoje wtyki wszędzie. Oj, z nami też się komunikowała nieokreślona osoba przez telefon, która z tego co mówiła widzi nasze rzeczy, które robimy, sprząta po nas, tak jak to wyraziła, oraz życzy nam nie konfliktów, a zgody, żebyśmy współpracując próbowali stawiać czoła temu światu. Nie chciała powiedzieć z kim jest, z jaką grupą jest powiązana, ale no są takie grupy. Gdzieś uważam, że powinniśmy zacząć łączyć się w sieć. Żeby jeżeli jednej się nie uda, druga wiedziała, co się dzieje i wiedziała, jak współpracować. To jest absolutnie nasza jedna nadzieja, bycie w jedności. Absolutnie. Prawdę mówiąc, nadzieją napawa mnie myśl użycia tego talerza, bo nie mogę się doczekać, aż przekażę reszcie grupy, że możliwe, że będziemy w stanie skomunikować się ze Sterlingiem Bauchem, którego duch jest uwięziony właśnie w tym bycie. No właśnie cała sztuczka z użyciem tego talerza poza posiadaniem zaklęcia jest również to, żeby wiedzieć, z kim się skontaktować. No jeżeli państwo macie nazwisko śniącego, no to jest duża szansa, że uda się go użyć w sposób poprawny. To byłoby wspaniałe. Dobrze. Ja dzisiaj będę wracał do Filadelfii, bo niestety nie mogę długo tutaj zostać i od razu przekażę to naszej grupie. Oddzwonię do was z propozycją spotkania. Dobrze? W porządku. Oczywiście jesteśmy też otwarci na wszelkiego innego rodzaju formę pomocy, czy też wymiany informacji. Tak samo po naszej stronie. W taki sposób, listowny, czy bardziej bezpośredni. No myślę, że należy się wspierać nawzajem. Także w porządku. To myślę, że będziemy w takim razie oczekiwać na kontakt od panów. Ja tak. Ze swojej strony raz jeszcze wyrażę wyrazy wdzięczności za wydostanie nas nie lada kabały i mam nadzieję, że uda nam się ten dług w jakiś sposób wyrównać. Proszę nie myśleć o tym jako o długu. W pewien sposób wpakowaliśmy was w tę kabałę, bo
te ciała padły no, z broni noszonych przez członków naszej grupy. Broniliśmy się, ale tak musiało się stać, a policja powiązała to z wami. Nie jesteście nam nic absolutnie dłużni. To nie ma sensu liczyć bilansu kto co komu, jeśli chodzi nam o to, żeby współpracować w jasności przeciwko ciemności, niezbadaności, nie wiem jak to nazwać już czasami. Pozostaniemy w kontakcie. Przepraszam za zwłok. Proszę przyjąć w takim razie kondolencji z powodu utraty członków grupy. Mam nadzieję, że to już się więcej nie wydarzy. Ja też mam taką nadzieję. Pozostaniemy w kontakcie. Czy przekazać telefon jeszcze komuś, tak, przyjacielowi, Lutherowi albo Mortimerowi? Może Mortimera na chwilkę jeszcze do telefonu bym prosił. Dziękuję serdecznie. Proszę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Tak, co tam jeszcze? Cześć. Wiesz co, nie, tylko dwa słowa. Myślę, że powoli udaje mi się rozgryźć to zaklęcie, które... Udało nam się znaleźć, no ale to jeszcze chwilę potrwa, więc tak jak mówiłem przez telefon panu Gardensowi, że jesteśmy otwarci na współpracę, no powiedziałem to w imieniu nas wszystkich, no mam nadzieję, że się nie miał z prawdą. No to fantastycznie. Także no, myślę, że będziemy w stanie sobie w stanie pomóc. No, no dobra, w porządku. A właśnie, jeszcze tylko mam pytanie. Ty z firmowych opłacasz tę rozmowę, czy z prywatnych? Międzystanowa, wiesz o tym. Nasza azjatycka papuga wrzuci to w koszty na pewno. Aha, no jestem pewien. No dobrze. Dobrze. W porządku. To pozdrawiam w takim razie. Czyli za ile macie być? Za dwa dni? Za dwa dni, tak jest. No dobra, postaram się nic nie wysadzić w tym czasie. No. Tak, dobra. Jezu, pilnuj Jerego. No, będę, spokojnie. No dobra, to trzymajcie się. Trzymaj się, dobra. Cześć, hej. A ze mną nie chciał porozmawiać? Ja z nim też nie chciałem, jest to dobrze. To dobrze się złożyło. Co nas? Czy w waszej grupie też dochodzi do konfliktów? Znaczy... Tak, bez przerwy. Zamiast dawać mi czas na to, co jest istotne, czyli na malowanie, każą mi suszyć jakieś strony, na przykład. Był taki epizod w pewnym momencie. Tak, znaczy no... Ciężkie życie. Konflikt priorytetów między niektórymi członkami, ale dajemy sobie radę. Tak. Na szczęście. Jeszcze nie było tak, żeby rzeczywiście nas pokłóciło jakoś strasznie. Pani Gardens, jeśli mogę o coś prosić. Oczywiście. Czy mogę pana podotykać? Tak. Czy mógłby pan wyjawić powód? Chcę się upewnić, że jest pan tym, kim rozumiem, mówi pan, że jest. To późno na to, ale... To właśnie trochę późno, no, ale, wyciągam ale to dobry rękę, moment, proszę, żeby zobaczyć, czy nie ma łusek. Dobrze, no. Rozumiem to. Właśnie, bo jeszcze odnośnie właśnie tego, co kolega tutaj, co kolega próbował tutaj pokazać i udowodnić. Nie wiem, czy panowie pewnie się domyślili sytuacji w samolocie, jak można zdemaskować wężowego człowieka. Przez dotyk właśnie, tak? Tak, z tym, że trzeba być ostrożnym. Jeszcze parę miesięcy temu, kiedy spotkaliśmy szamana i tego policjanta wężowego, oni wtedy rozmawiali o udoskonaleniu zaklęcia. Ponieważ znamy sposób na to, żeby zrobić zdjęcie, na którym widać prawdziwą twarz wężowego człowieka. Więc trzeba mieć do tego odpowiedni sprzęt. To bardzo ciekawe, bo członkiem naszej grupy Henry Podolski jest fotografikiem. Dysponuje całkiem niezłym aparatem. Tak, tylko trzeba mieć... Ale nie udało mu się nigdy sfotografować. Lampę fosforową do wywoływania i obiektyw również, z tego co pamiętam, chyba coś fosforowego. Barnaba, żeby wiedział, on się u nas na fotografii. Możemy wysłać do pana później jakiś list, który... Tak jak rozmawialiśmy z panem Squire'em, jak ja wrócę do Filadelfii i porozmawiam z grupą, zadzwonimy na pewno, żeby spróbować zaaranżować większe spotkanie. Dobry. Albo wysłać przynajmniej od nas najprawdopodobniej Sydney'a, żeby się nauczył zaklęcia, a możliwe też Henry'ego, żeby porozmawiał z panem Barnabaszem. Zaklęcia? No, pan Squire mówił, że to zaklęcie, które uruchamia zwierciadło snu. Znaczy ten talerz. No. Ten talerz, przepraszam. Tak, ale wracając jeszcze do tego, wspomniałem o tym wcześniej już. W każdym razie... Znaczy, robimy takie rzeczy, że
Nieufność jest, myślę, ceniona akurat tutaj. Aha. Tak, ale wracając jeszcze do... Ale jednocześnie może być pułapką, w którą sami się zaplątamy. Mhm. I to jest oś konfliktu, która gryzie nas od środka. Dużo czasu trwonimy na to, żeby znaleźć pewność, chwilowe tak. zawieszenie broni w sprawie niektórych poglądów. Mhm. Ale musimy to robić, inaczej stoimy w miejscu. Ja wolę zbytnio nie ufać, ale ty z nikim nie walczyć. Tak. Jeszcze wracając do tej lampy, to jest sposób potwierdzony, bo mamy nawet zdjęcie takiego węża człowieka. Mieliśmy chyba. Nie, mamy jeszcze. Mamy cały czas. Tylko, że oni wtedy się kłócili o to, czy z tego co pamiętam, to jeden detektyw zabił fotografa, który właśnie wiedział, jak to zrobić. Aha. I on zrobił zdjęcie węża człowieka prawdziwe i za to zginął. A szaman, z tego co pamiętam, chciał go zostawić przy życiu, żeby wyciągnąć z niego jak najwięcej, bo chcieli udoskonalić zaklęcie, tak żeby już na przykład właśnie wylana kawa czy taka fotografia nie mogły ich ujawnić. Ciężko nam powiedzieć, jakim to poszło bez wiedzy tego fotografa. To są wężowi ludzie. Tak naprawdę to, co w ogóle wiemy o nich, to jest na pewno tylko czubaczek góry lodowej, więc i tak trzeba być ostrożnym, ale są to jakieś sposoby. Dwóch członków naszej grupy jest niejako wybrańcami wężowego bóstwa. Są naznaczeni dziwnym znakiem na karku. Sydney Lane i Henry Podolski w jakiś sposób komunikują się, znają rytuał przyzwania wężowego bóstwa. Henry wręcz przez pewien czas miał swojego węża, niejako chcąc, nie wiem, obcować ciągle, natomiast już go nie ma. W zasadzie widzę, że to faktycznie spory macie problem pomiędzy interesami w waszej drużynie. Bo to nas niszczy wszystkich. To próbuje macki wcisnąć wszędzie, tak jakby w szprychy roweru z wszystkich stron. Dlatego musi pan częściej pisać. Nie mówię, że do nas, ogólnie więc częściej pisać. Nie wiem, czy słyszeliście, panowie, jak rozmawiałem ze Squire'em. Ja myślę o tym, że powinniśmy otwarcie o tym mówić. Może pod pseudonimem. Czy pana obrazy także dotyczą ależ takiej, oczywiście, takiej sfery? Tak. Ja po to maluję. Dobrze. Ja po to za to się wziąłem, właśnie żeby zobaczyć, potem przelać to. No tak, ale... To... Oczywiście... Póki co one raczej nie z gracją trzeba to przedstawić. Na publikę. Bo właśnie nie do końca każdy umysł powinien to widzieć, ponieważ... Rozumie pan, pani Gandalf, że słaby umysł zbyt łatwo może się poddać takiej rzeczy. A czy nie wzmocnieniem słabego umysłu jest niesienie jakiejś wiedzy, nawet w dopasowanej do możliwości tego umysłu formie? Jakaś nieznane jest tym straszniejsze. Tak. Tak. Ja się tym nie zajmuję. Chodzi o to, że osoba, nie, bo ja też może nie z wykształcenia, może źle to brzmi, bo w sumie nie skończyłem szkoły, ale uczyłem się na lekarza, posiadam sporą wiedzę medyczną. Aha. I doskonale wiem, że osoba, która się tak naprawdę mało zna na medycynie i dostała tam mało wiedzy, mimo że na przykład nie ma jej jakoś rozległej, tylko pozostała troszeczkę wiedzy, potrafi zrobić więcej szkody, niż jakby w ogóle się nie zainteresowała. Rozumiem. Tam rzeczą. Więc osobiście uważam, że to jest temat dla osób po części wybranych. Dla osób, które mają mocny umysł, które są w stanie z tym walczyć. No, jeżeli może... przedstawimy, obnażymy ten świat teraz dla wszystkich, no to wtedy dopiero się zacznie. No a jeśli pański obraz albo moje opowiadanie wyda się w większości czytelników, odbiorców obrazu czymś bzdurnym, wymysłem, fantastyką. Niech tak będzie, ale możliwe, że wśród tych odbiorców będzie ktoś, kto nie będzie koniecznie ze słabym umysłem, ale właśnie silnym tak i gotowym. Trzeba to przedstawiać. Przedstawiać to jako jakby to ładnie ubrać słowa. Jest na przykład człowiek, który po prostu jest ubrany i narzutom jego
są te jakby te mity, te wszystkie te, ale wygląda normalnie jak człowiek. Przedstawmy to w taki sposób, żeby każdy nie musiał myśleć, że koniecznie to, co widzi, jest inne i dziwne. Ale osoba, która coś wie o tym, albo zobaczy chce coś swoje. Wiedzieć, zobaczy swoje. I to nie chodzi o to, o wielkie przykrywki, że trzeba robić jakieś tam specjalne, że gdzieś tam o w tym małym rogu jest sekret tego wszystkiego, tylko po prostu starać się przedstawić to w taki sposób, żeby taki poczciwy odbiorca wyniósł z tego piękne dzieło, ale osoba, która wie na co patrzeć, żeby mogła wynieść z tego coś wartościowego. To jest wspaniała myśl. Co prawda trochę mnie druzgoczy, gdyż muszę przepisać na nowo książkę. Padł mi do głowy pomysł, który wykorzystam. Bardzo za to dziękuję. No cóż, to... Artysta zawsze się dogada. Tak. W końcu pańskie pióro to tak jak mój pędzel. Mhm. Tylko w inny sposób przedstawiamy historię. Nie krzyżujmy piór i pędzli. Ale a propos medycyny, bo pan o tym wspomniał, i kwestii biologicznych, też troszeczkę się nimi interesuję. Biologii też się uczy. W mojej wyprawie do Chicago, w którym zostałem poproszony o odnalezienie ukradzionej scenografii filmowej, napotkałem jeszcze inne postaci, stwory, które możliwe, że one odbiły się echem w jakichś waszych doświadczeniach. Otóż płyn, który po sobie zostawiały jako ślad, był nasączony jakąś grzybnią, której po zbadaniu przez biologa absolutnie nie był w stanie rozpoznać. To było niezwiązane z niczym ziemskim. Ja, idąc tropem dalej, trafiłem na statek, wyobraźcie sobie panowie, statek kosmiczny. Dziwną bryłę, która... Ten statek miał awarię i wylądował awaryjnie na naszej planecie. Stwory, które tym sterowały, podpięte wspólnym mózgiem, zarządzały tym urządzeniem. Ale będąc tu na Ziemi, postanowiły przejąć władzę nad miastem Chicago, a potem pewnie dalej nad światem. Za pomocą wstrzykiwania dziwnej substancji przejmowały kontrolę nad umysłami ludzi, więc zaczęły gromadzić wokół siebie potężne postaci z Chicago. Udało mi się rozerwać te stwory, przez co ten cały statek wybuchł, wysadził się w powietrze, mój mózg wysadził w powietrze, zostawił mi przedziwne, ja w amoku zaczynam rozpinać koszulę, słuchajcie. I widzicie, że na jego klatce piersiowej jest ogromny krzyż, taki katolicki. To nie urodziłem się z tym, chociaż wygląda jak znamie, to nie jest tatuaż. Mam to po tamtej nocy. I jakkolwiek dziwnie może brzmieć to, że Bóg katolicki niekoniecznie pasuje do mitów, to błogosławieństwo pastora pomogło mi w walce z wężowymi ludźmi w Karolinie. To krzyż i modlenie się do Chrystusa pomogło mi przetrwać w Chicago, a także przetrwać to, co przeżyliśmy w Yellow Gardens. A te stwory, które zawiadamiały tym statkiem, wyglądały tak. Możesz mi przypomnieć opis. A i opisujesz. Bo to są migo, dobrze pamiętam? Tak, owadopodobne stworzenia, mnóstwo macek takie na twarzy, cztery kończyny, skrzydła. Owadopodobne, całkiem sporej wielkości. Czy widzieliście takie stworzenia? Nie, nie. Na całe nasze szczęście jeszcze nie. I to brzmi już dziwnie wszystko. Tak. O ile mogę stwierdzić, na pewno dynamit by je załatwił. Nasze poprzednie przygody i rozmowy były takie, jak to się mówi na nas, normalne, to jednak jest tak, coś... No, statek kosmiczny to jest... Krzyże modlitwy, muchy z mózgami. Tak. Coś, a co, coś pan mówił o tym swoim mózgu? Że coś z pana umysłem stało? Czy... Zawieszając wstyd na gdzieś z boku, bo nie ma sensu, tracę umysł. Pani odzywał. Tracę zdolność. Znam dobrego specjalistę, bo ja też miałem takie problemy kiedyś. Chętnie się z nim spotkam. Wciąż nie mam takie problemy, ale polecam się udać. O, to podchodzę. Słuchajcie, puchanie do hobo. Kto puka? Ja, tak, słucham. W związku z ich reakcją mam szpadę w ręku. W sensie tą laseczkę. Dzień dobry, można otwarte?
Widzisz, Mortimer, widzisz waszą gospodynię. Wpuściłam pana, bo to do panów. A, dobrze, dziękuję panu. Można? Tak, zapraszam. Jesteśmy w trakcie spotkania. A to, przepraszam, panowie Hobo, prawda? A pan? To? Dwight Fowler. Mam wrażenie, że przychodzę bardzo nie w porę, chociaż mam do państwa sprawę do załatwienia. Czy bardzo przeszkadzam? Panu Gardensowi za nim. Nie, absolutnie. Zaczekajmy chwilkę z naszymi dalszymi. Dobrze, to proszę zdjąć płaszcz, proszę usiąść. Dobrze, gdzie mogę? Tutaj proszę usiąść sobie. Tak. White. Dzień dobry, Tadeusz Jeremy White Gardens. Fowler. Bardzo mi miło. Tak, ja jestem Mortimer Hammermeister, to jest... Luther von Schroeder, miło poznać. Tak, my jesteśmy we dwóch tutaj przedstawicielami holistycznej organizacji badań osobliwości. Czyli pan nie, pan tutaj nie jest członkiem tego wszystkiego. Ale, no nie. W pewien sposób ale jestem zaprzyjaźniony z Hobo. Rozumiem. Tak. Co pana sprowadza do nich? Do nas, przepraszam. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że panowie są Hobo, pan nie, to... Tak, znaczy z nami może. Tak, ale jest to, pan jest osobą, która jest właśnie zaprzyjaźniona z nami i też pomagamy sobie, więc proszę się nie krępować, broń Boże. Oczywiście. Bo rozumiemy, że pewnie pan przychodzi z jakąś specyficzną sytuacją. Reprezentuję tutaj biznesy pana Augusta Chambersa. Ponieważ aktualnie pracuję na jego zlecenie w celu rozwiązania zagadki pewnego dosyć nieprzyjemnego włamania na jego posiadłość. Pan August jest dosyć szanowanym człowiekiem. Bardzo majętnym, o dosyć specyficznym guście. I jakieś pół roku temu, nie, teraz to już będzie 8 miesięcy, myślę, odbyła się bardzo przykra sytuacja w postaci właśnie włamania do jego posiadłości. I zginęło dosyć kilka ważnych dla pana Augusta precjozów, bym to nazwał. W toku mojej pracy jestem detektywem. Pan jest detektywem. Tak. Zostałem w pewien sposób nakierowany w państwa kierunku, ponieważ wszelkie poszlaki wskazują, że to panowie mogą mi pomóc w tym wszystkim. W jaki sposób? Zdaję sobie sprawę z tego, że są panowie w posiadaniu mienia pana Augusta. Jest to dosyć charakterystyczny przedmiot. Duży dysk. Dysk? Dysk. A coś więcej? Bo szczerze nie mogę powiedzieć, że pan August Chambers coś mi mówi. A też nie przypominam sobie, że on się włamywał w ciągu ostatnich miesięcy. Nie, panowie. Ja absolutnie nie oskarżam tutaj nikogo o żadne włamania. Jedyne co mówię, to że w toku mojego śledztwa zdałem sobie w pewien sposób sprawę, że panowie mogą być w tym momencie w posiadaniu tego przedmiotu lub przez pewien czas być, więc zastanawiam się, gdzie on może się znajdować. Aktualnie. Co mam na myśli, mówiąc dysk, jeżeli mogę spytać? Jest to duży, dosyć płaski przedmiot o okrągłym kształcie. O kształcie koła, tak naprawdę. Blaszany? Metalowy. To na pewno. A skąd w ogóle takie informacje, że mielibyśmy coś takiego posiadać? Już panom mówię. Jakby pierwszym tropem był wrak statku.
Ponieważ uważa się, że... Samolotu w jeziorze. O, nie mogę sobie w momencie przypomnieć nazwy. Ponieważ pan... rozmawiałem z panem... ulatują mi imiona dosyć prostych ludzi. Na detektywa to... Czy pan sobie może herbaty, kawy? Ja bym mógł wody poprosić. Może kawę jednak? No, czystą gorącej. Nie, dobrze, już czystą nowojorską kanówkę w takim razie. Bardzo mi poprosił. Podaję. Ale tak naprawdę to, co kieruje mnie do panów, to nasi tak naprawdę wspólni znajomi. Miałem okazję poznać pana Botla, Marka Botla. Jakby to. Z nim też. Kiedy go pan poznał? Oj, jakoś niedługo. Nie dłużej niż miesiąc, tydzień temu, dwa tygodnie. To jemu też miałem okazję przedstawić tę rozmowę, którą aktualnie odbywam z panami. I no, bądźmy szczerzy, pan Bottle ma dosyć rozwiązły język. No i spore problemy z alkoholem. Ale też bardzo ciepło się o panach wypowiadał. Więc wierzymy, że będą nam panowie w stanie pomóc. Ponieważ wiem, że przynajmniej przez jakiś czas to panowie byli w posiadaniu tego przedmiotu, a no, jest to dowód w sprawie tak naprawdę. Bądźmy szczerzy. Dowód w sprawie. Czyli rozumiem, że policja się zajmuje tą sprawą. Jak najbardziej. Włamania. Ciekawe, ponieważ no, nie słyszałem nigdy o takim dysku. Na pewno pan zdaje sobie sprawę z tego, że... Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób różne rzeczy mówi. Oczywiście, że tak, ale jak najbardziej. Osoby, która spotka się tak po prostu i która, jak pan powiedział, ma rozwiązły język, a tak naprawdę może mówić cokolwiek na język mu przyjdzie. Tak, czy coś pan płacił panu Botu za informację? Prawda jest taka, że usłyszałem to z jego ust. Nie był najbardziej trzeźwy, kiedy te słowa uciekały z jego ust i... Nie powiem, że mnie to dziwi. Nie powie pan, no... Nie, miałem okazję spędzić trochę czasu w towarzystwie pana Botla. I Botl był pewien, że panowie Hobo mają... Tak, opowiadał mi wręcz w detalach, jak to panowie właśnie... nurkowali wręcz za tym przedmiotem. A nie przyszło panu do głowy, że możliwe, że to on ma ten dysk, tylko próbuje robić zasłonę dymną? A, znaczy, jeżeli ktoś miałby nurkować, to najprędzej Mark, bo to on jest nurkiem. Przyznam szczerze, że nie wydał mi się rzeczach. Człowiekiem, który w tym stanie, w którym był, miałby wiele do ukrycia. No, bądźmy szczerzy, widzę to po panach, że pana państwa znajome nie radzi sobie najlepiej z prohibicją. A myślę, że jeszcze gorzej by sobie radził z jej brakiem. No, to... A człowiek pijany jest... Zakazany owoc jest bardziej trujący. Tak, ale też mogą mu się ubzdurać różne rzeczy. Akurat. Mark, próbowaliśmy zapewnić mu jakiś wikt i jakiś start w lepsze życie, ale... Postanowił jednak, że alkohol jest lepszym wyborem dla niego. Cóż, no, ciężko mi się odnieść do tego, co on mógł panu opowiedzieć o nurkowaniu. No, bardzo mnie to intryguje, prawdę mówiąc, te inne precjoza. Do czegoż służy taki dysk, jeśli mogę spytać? W posiadłości pana Augusta znajduje się bardzo dużo różnych przedmiotów, które są po prostu artefaktami tak naprawdę archeologicznymi. Jest to człowiek absolutnie zafascynowany historią, więc tym bardziej zabolał go moment, w którym okazało się, że wiele z tych rzeczy po prostu zaginęło. Niektóre udało się odzyskać dosyć szybko, ale złodzieje byli bardzo konsekwentni w tym, żeby nie spieniężyć wszystkiego w jednym miejscu niestety. Złodzieje? Czy ja rozumiem, że... To nie mogła być jedna osoba.
posiadłość pana Augusta. I dużo rzeczy zostało skradzionych, tak? Tak było. Dziwne. Nie, panowie o tym nie słyszeć, bo to jest na zachodnim wybrzeżu tak naprawdę. No gdzie? W Kalifornii. Spory kawałek drogi. Jeszcze parę dni temu byłem na zachodnim wybrzeżu, ale na północnej jego części. Nie w Kalifornii. W każdym razie nie jesteśmy w stanie panu pomóc niestety. Pomimo temu, co mówił pan Batu. Tak. No cóż, no... Ale jeżeli pan na przykład zostawi wizytówkę... Oczywiście. I trafimy na jakąś poszlakę... Wyciągam wizytówkę. Dobra, mhm, dobra. Przekazuję. Możemy się podzielić. Dwight Fowler. Tak, możemy się podzielić wtedy z panem ewentualnie z jakimiś informacjami. Panowie, bądźmy szczerzy w tym momencie. Jak ja jako detektyw, panowie widzę, że działają naokoło... podobnych zainteresowań, chociaż nie do końca legalnie. Oczywiście legalnie. Rozumiem, że legalne. Pan to całkowicie legalnie. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. U nas wszystko jest legalne. Nie wiem, czy ma pan jakieś podstawy. Źle się wyraziłem, oskarżeń. Panowie. Po prostu chodzi mi o jakby pewne różne podejście do podobnych czynności, które wykonujemy. Mhm. Ja... Spędziłem z panem Botlem czas, aż on również wytrzeźwiał. Więc porozmawialiśmy też sobie twarzą w twarz. I ja wiem, że ten przedmiot należący do pana Augusta był, przynajmniej był w państwa posiadaniu. Nie mamy czegoś takiego, jak pan opisał. Nie możemy panu pomóc niestety, ale jeżeli ma pan na przykład nie wiem, więcej oskarżeń co do legalności tego naszego stowarzyszenia, oczywiście może pan porozmawiać z naszym prawnikiem. Panowie, zachowujmy się jak dżentelmeni. Ja tu nie jestem po to, by rzucać oskarżenia. Ja tu jestem po nie to, zachowuje się pan tak jak na razie. Tak. To bardzo mi przykro w takim razie, że tak zostały odebrane moje słowa, bo... Dobrze, możliwe, że źle się wyraziłem. Nie chciałem zostać przez panów źle odebrany. Czasem język naprowadzi mnie w złym kierunku. Uprzejmie proszę o dżentelmeńskie... Ja jako dżentelmen przepraszam i uprzejmie proszę o wybaczenie w takim razie mojego tupetu, skoro panowie tak go odebrali. W porządku. Okej, rozumiem pana dobre... że miał pan dobre intencje. No i to jest pana praca. Dużo emocji, a sobie... Ale niestety nie możemy panu pomóc. Jeżeli trafimy w swoich hobbystycznych działaniach na coś podobnego albo jakiś trop, to mamy pana wizytówkę i nie omieszkamy się z panem kontaktować jak najszybciej. Czy pan chciałby zatrudnić agencję Hobo do odnalezienia tego dysku? Próbuję zrozumieć do końca intencje. Przyszedł pan poprosić, żeby wydali to, czego mówią, że nie mają? Brzmią jak oskarżenia Nie, to absolutnie nie są oskarżenia, panowie. Ja tu przychodzę z grubym pieniądzem, żeby zapłacić za odzyskanie tego przedmiotu. Bo ja wiem, że on tu się znajduje. Inaczej, pan tak sądzi. Jeśli panowie nie zgubili go gdzieś w drodze do... Pan ma jedynie okolicy. Słowo. Czy pan torturował Botle? Proszę uprzejmie. Dobrze. Tylko pytam. Rozumiem, że moje słowa zostały źle odebrane, ale proszę uprzejmie mnie nie oskarżać o takie nieludzkie rzeczy. Tak wielką pewność tego, że tu jest ten przedmiot, mimo tego, że panowie mówią, że go nie mają, że zaczynam się zastanawiać, skąd ta pewność. Istnieje dwóch świadków, którzy potwierdzają to, że... Organizacja. U świadków. Słyszeliśmy panu Botla. I jeszcze panu, którego państwo nocowali. Nocowaliśmy u kogoś. Tak. Również. A może pan Botl nocował u tego pana? Czyli równie dobrze mogą panowie zaprzeczyć, że pana Botla panowie nie znają. Nie, my pana Botla znamy, ale... Tak. Ale no cóż, no nie... Mieliśmy... Nie jesteśmy jego niańką. Nie jesteśmy... Oczywiście, jestem dorosłym mężczyzną. Tak, ja poznałem go w czasie wojny. Potem się nie widzieliśmy przez bardzo, bardzo długi czas. Choć widywałem również w stanie emocjonalnym. Wpadliśmy na siebie, ale...
No nie pilnujemy go cały czas, on tutaj rozumiem. Nie mieszka. Rozumiem. Nie, nie jeździmy na wakacje z panem Botlem, ani na nurkowanie, więc... Muszę przeprosić państwa na chwilę. Oczywiście. Tak więc obawiam się, że tak jak powiedziałem, nie możemy panu w tej chwili w tym pomóc. Jeżeli coś będziemy wiedzieć, to skontaktujemy się z panem. Jeżeli chciałby pan nie zlecić nam, ale zostać członkiem stowarzyszenia, to za dwa dni wróci nasz prawnik. On się zajmuje takimi rzeczami. Może pan z nim wtedy porozmawiać. Wtedy może będziemy w stanie panu jakoś pomóc jako współczłonkowie. Inaczej niestety... No, bardzo bym chciał, zwłaszcza za pieniądze. Jak pan widzi, nie śmierdzimy nimi. Ale nie jestem w stanie panu pomóc w tej chwili. Pan August, przeze mnie oczywiście, w tym momencie oferuje $500 za wydanie artefaktu. Bardzo by mi się przydało $500, nie powiem, ale... Tak jak powiedziałem, obawiam się, że traci pan czas tutaj. Z nami. Mam pana wizytówkę. Jeżeli jakiekolwiek inne pytania będzie pan miał do nas, to wie pan, gdzie nas znaleźć. Już raz nas pan znalazł, nawet nie miał problemu za bardzo, żeby przejść przez kraty, tak więc... Zostałem tu wpuszczony przez tak, bardzo, państwa gosposie. Bardzo miłą panią zresztą. Tak więc, no, jeżeli będzie pan miał jakieś jeszcze pytania, albo my będziemy w stanie panu jakoś pomóc, to się skontaktuję. Tak, jeżeli nie ma pan czegoś jeszcze, to no, mamy akurat gościa z daleka, który niedługo będzie musiał wracać na zachodnie wybrzeże, więc mam jeszcze parę spraw do omówienia. Nie chcę być niemiły, ale... Rozumiem. Pan stąd nie wyjdzie, prawda? Na pewno nie chcę znowu wyjść na osobę grożącą, bo widzę, że już mam wśród panów zrobiony bardzo zły... Nie, znaczy ja rozumiem. Już zrobiłem na państwa bardzo złe wrażenie. Ja rozumiem, że to jest część po prostu pana pracy. Myślę, że pan najlepiej to potrafił zrozumieć. Na pewno osobiście jest pan bardzo miłym człowiekiem, ale no my nie jesteśmy detektywami, więc też ciężko mi się odnieść do tego tak naprawdę. No, muszę przyznać, że nie chciałbym tutaj wracać w mniej przyjemnych okolicznościach. A do czego służy ten dysk? Z tego, co tłumaczył mi to pan August, jest to artefakt z epoki jeszcze przed kulturą grecką nawet, kulturą hellenistyczną. Jeśli dobrze zrozumiałem, był to jakiś artefakt służący do składania ofiar gdzieś na terenach Afryki. No cóż, tak, no naszego specjalisty, bo zakładam, że to jest jakiś przedmiot okultystyczny, taki dysk. Bardziej bym powiedział archeologiczny artefakt. Może, cóż, no ja osobiście nie jestem archeologiem, jestem w stowarzyszeniu, bo mnie ciekawią takie pierdoły o duchach, ale nasz kolega, który jest archeologiem, interesuje się takimi rzeczami, nie wiem, może on byłby w stanie panu jakoś pomóc, może słyszał o takiej rzeczy. On za jakieś 2-3 dni pewnie się tu pojawi, może pan zawsze do nas zadzwonić, spytać o niego, zresztą zna pan nasz adres. Może on, no, nie mogę powiedzieć, czy on może pomóc. Może tak, może nie. Może w ogóle słyszał o takiej rzeczy. Rozumiem, że panowie się nie przyznają do posiadania własności pana Augusta. Absolutnie nie posiadam niczego, co należy do pana Augusta Chambers? Czy pan August też jest wężem? Słucham? Czy pan August też jest wężem? Słucham? Znamy się skądś. Nieprawdaż? Niemożliwe. Nie? Nie pamięta mnie pan? Nie. On leciał ze mną samolotem. Tylko inaczej się nazywał.
To wężowy człowiek. Przesuwam się gdzieś. Co pan mówi? Panowie, tak na serio? Rozumiem, że ja trafiłem do jakichś fanatyków. A jak się nazywał według ciebie? Nazywał się John Barrow. Wyciągnął pistolet. Wiecie, wchodzi... wchodzi Luther, ale wchodzi bardzo powoli, trzyma ręce podniesione do góry. Zanim wchodzi mężczyzna, detektyw Thornton, który trzyma Jerego za szyję i widzicie, że wchodzi z pistoletem. Przepraszam, Jerego? Nie Luthera, tylko ten Jerry to kto to jest? W sensie, jak nie widziałem go jeszcze. Nie znasz. Mężczyzna w mężczyzna, bardzo, bardzo chudy mężczyzna w kapeluszu. Sorry, Mortimer, ale skurwiel mnie wziął zaskoczenia. Dobra, okej, wiedziałem, sobie nie poradzić z Silicon. Dobra. Mogę? Nie. No. Ja wyciągam... ja chcę go hipnotyzować. Spokojnie. Wyciągnij to, co masz z ręki, z rękawa, powolutku. Widzisz faceta w płaszczu, fedora, trzyma jednego gościa i trzyma jego, wiesz, trzyma ręce podniesione. Spokojnie, powolutku. Tak, żebym widział te rączki. No, pan laska. Dawno się nie widzieliśmy, panie detektywie. A, witam, panie. Widzę lepsze ciuchy. No, nie się ukryć. Jest trochę lepiej niż było. Ale wiedziałem, sobie nie poradzisz. Ty dupy jesteś. Dobra, tu się nie mogę nie zgodzić. A teraz gdzie jest talerz? Jaki talerz? Wiecie doskonale. Dobra, dobra. Nie mamy go tutaj. Jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, Luther zakładał skrytkę w banku. Tak zupełnie przypadkiem sobie założył, żeby obraz schować jeden. Nie mamy go tu. Jakoś wam nie wierzymy. Możemy to zrobić w taki sposób, dostajecie $500, my wychodzimy z talerzem. I nic się nikomu nie dzieje. Nie jest wasz. Nawet nie jest nasz. No właśnie. A co jest pana Chambersa z Kalifornii? Chambersa, coś wymyślił. Z Kalifornii. Nie, jest to własność naszej królowej. I mój tak pozostanie. Na cholerę wam ten talerz. Jest potrzebny, żebyśmy mogli bronić naszej rasy. W momencie, kiedy on zdejmuje ze mnie pistolet, sięgam po pistolet promieniowy i strzelam. Ja dobra, bym dobra. Chciał... Musimy to zrobić inicjatywą już. No, to ja wszystko, że ale ty zaszukasz. Musimy to zrobić inicjatywą. Musimy dobrze inicjatywę. Ja w czasie tej akcji próbowałem ci przekazać, że chcę go zahipnotyzować. Czy to cokolwiek... Doskonale pamiętałem, co się działo w samolocie, że tego w ogóle nie patrzyłem. ja fizycznie go robiłem. Właśnie, nie patrzył. Rzeczywiście, nie patrzył. Ale patrzę w momencie oddawania... Na przykład udało mi się złapać wzrok Karola na dłuższy moment, jakbym nie mierzył. Dobra. I teraz tak, zręczność, słuchajcie. On jako jedyny ma wyciągniętą broń, więc ma plus 50 do zręczności, żeby do inicjatywy, żeby szybko strzelić. So, jaka jest wasza zręczność? 60. Nic nie rzucacie tylko. A! 70. 80. Luther 80. Tak, rzeczywiście, tak. Josh? Razek na czyli energię wydnę. Rzucam coś jeszcze, czy tylko podaję zręczność? Nie, podaj mi zręczność. 70. 70. Karol? Tylko zręczność? Tak. Było 55. Ale masz plus 50, bo masz wyciągniętą broń, czy masz 105? 105. Dobra. Dobra, słuchajcie, w takim razie... Ja jestem cały bronią. Mam plus 50? Look at these guns! Szukam. Ma dwa. O, są lewy. Słuchajcie, w takim razie Thornton jest pierwszy i jednak widzisz, że wyciągasz... Strzela do mnie? Tak, chcesz wyciągnąć. I to jest 37 i to jest strzał w ramię, panie TJ. Zadaje ci 5 punktów obrażeń. Tyle by zadał, gdyby nie próbował unikać na przykład. Właśnie nie można w nowej edycji unikać. Nie można w nowej edycji unikać. Nie, tylko czasu wręcz już. Ale to, ma to sens tak naprawdę. To ma sens, ale to jest aż dziwne. Dostaję 5? Dostajesz 5. Powiedz mi, ile masz. A unikałbyś strzelania, jakby ktoś w ciebie strzelał? I to nie jest tak, bo ktoś tam jest strzelał, więc nie masz ciężkiej rany. Nie znaczy. Tracisz 5. Więc gdzieś sobie tam wiesz co, gdzieś. No okej. Okay. To nam wypowiedzą umowę teraz. Dostajesz w ramię. To nie jest ciężka rana, która troszkę cię odrzuca. Mortimer. Jak ciężko mi było w to na trafić? Jak.
Bo on jeszcze trzyma Jerego, zakładam. A kurde, rzeczywiście. Jeszcze ten przed nim stoi. Więc myślę, że no, kość karna do tego. Kość karna. Dobra, ale spróbuję. Dobra. Spróbuję w niego z kością karną. Karol, zrobimy tak. Ich dwóch go zasłania, więc byłyby dwie kości karne, ale jest bliska odległość, więc jedna premiowa. Więc zrobimy po prostu na jedną kość dobra. Karną. No dobra. Czyli mimo to ryzykujesz. Tak. Pech trafia swojego przyjaciela, nie wiadomo w którego. Dobra. Ja go nie lubię. I odejmę sobie 4 szczęścia, żeby aha. trafić, bo 64, a byłoby 14, na pechowej było lepiej. Ale odejmę sobie 4 i trafiam w takim razie. Było lepiej. Dobra, czyli trafiasz go. Tak, tylko sobie dobra. Odejmę, żeby nie zapomnieć. I dawaj obrażenia. 9 i to jest wolwer. Ile? K10. Nie na karcie. Dycha! O kurde. Nice. O cholera, słuchaj, dobra, trafiasz go w twarz, wiesz, gdzieś mu tutaj. Pamiętaj, rozplaćkujesz, Luther? Mam szybkie pytanie. Broń mamy raczej na górze, nie tutaj. Jaką palną? Tak. Rzuć na szczęście, może wziąłeś? Nad kominkiem wisi. Tam to co innego na górze wisi. Strzelał tak. W sam raz. Tak, 21. Jak dobrze, że wziąłeś, żeby ją wyczyścić. No. To mam, żeby ją gdzieś tam pod ręką? Przy sobie. No to biorę i wtedy... A jaką broń? Strzelba. No strzelba. A nie, ten karabin? Broń długą, no. Nie, nie, jemu chodzi o strzelbę chyba. On ma karabin. Nie, ja mam karabin. On ma karabin, kurde, więc dobra. Więc to stoi obok. Jezus. Dobra, stoi obok. Łapiesz. I po prostu do niego strzelasz, dobra. Jest to dość szybka akcja, po prostu zwykły strzał. Dobrze. Nie zaznaczam. Jerry zaraz dynamit rzuci po prostu pod nogi. Nie weszło. Aha, szczęście. Ja znaczy się bardzo wypukałem ze szczęścia, więc chyba nie będę jeszcze... Dobra. Aż tak... Obok ciebie, nie trafił cię i teraz ty. Czy ja jestem w stanie, byłem w stanie złapać kogokolwiek wzrok? No właśnie, kurde, no właśnie. No. No i... Na pewno ja w ciebie strzelałem, więc... Jest to, bo on jeszcze w ciebie... Właśnie. No to... Ja na pewno w ciebie strzelałem, a ty z nim... No, no ja którego z nich tak. dwóch? Jego to zależy. Jeśli jestem w stanie, to chcę Karola. Dobra, okej. Okay. Okay. Przeciwstawny test mocy robicie. Mocy akurat trochę mam. Mocy przybywaj. 29. Proszę potwierdzić, że to jest 001. A ile masz mocy? 90. O bez znaczenia, przy takim rzucie. Ale nawet jakbyś nie mogę szczęścia na to też. A nie, no. Totalny mesmeryzm przejmuje kontrolę chyba, tak? Już kontrolę nawet. Kurde, to nawet szczęście mi tutaj. I ty będziesz mógł działać i on działa według twoich rozkazów. Szczęście mi nie pomoże. Ja? Kurde, to nie wiem, coś. Coś takiego. A gdzie by doprowadził do 0-1? Nie, ale nie mógłbym tyle... I tak ma więcej... Tak, bo on ma staty, ma więcej, więc... Ja dostałem strzał, ale lekko. Wyciągnąwszy pistolet, czy nie? Tak. No to teraz właśnie to robisz. No bo... bo ja deklarowałem, że sięgam po pistolet i strzelam w momencie, kiedy ten przestaje we mnie celować. Tak. Czyli dopiero w tym momencie rozpoczynam... Wsiąganie, bo on był dużo szybszy, po prostu zobaczył. Ja to... Jeśli jesteśmy w takim bliskim, a chyba jesteśmy, to ja po prostu chcę przyłożyć i strzelić. Dobra, i to będzie po prostu z kością premiową do trafienia. To i tak niewiele znaczy w moim przypadku. No ale... Słuchaj! Pistolet promieniowy mam na dysznie. Słuchajcie, a widzicie, TJ Garden wyciąga coś bardzo małego, co wygląda jak żarówka z doczepionym mnóstwem kabli. Skoncentrowanym w jeden punkcik, wyciąga to w jego stronę. Tylko nie to! Tak szkielę chcę zobaczyć to. Czekaj, nie to kostki w ogóle. Tak. Może szczęście. To weźmy sobie to jak kostkę premiową. Te pierwsze strzały w ogóle. Proszę, o, ty chodź tu, spokojnie. Jak spokojnie? Ja i rzutuję. Patrz, 14. Ile masz procent? 10, więc 4 szczęścia. Ja też chcę odejmować. Pięknie. No. Czyli wtedy nie zaznaczam, nie? Dobrze pamiętam, że jak szczęście... Tak, jak szczęście to nie zaznaczam. Co się stanie? To słuchajcie, zamienicie. Fala dźwiękowej energii leci prosto w wężowego człowieka, znaczy właściwie w człowieka. Tak, bo nie dostałem. Thornton, przewracając się na ziemię, zamienił się w wężowego człowieka. Zapomniałem. Totalny szok.
I zarabiasz się testem, ale na to, że poczytałeś, muszą być. Aha. Ale wciąż... Ale wiesz co, odpocząłeś od tego widoku. A, no tak. No to będzie do tego. Słuchaj, rzucę ale... 2K10. Tak. Ale ja i tak strzeliłem, może dopiero wtedy dostał. O mój Boże, rzeczowy człowiek. W sumie 10? 10. Tak. No to ja mam pancerz, więc odejmuję jeden. No to... No. To au. Chyba przeżyjesz jeszcze. No. Mogłoby się lepiej. Nie widzę tej mojej żywotności. Ale... Jak to sobie się... Bo już nie masz. Możliwe. To nie żyjesz. Już teraz nie ma, po co jest strzał. Nie masz. Punkty wytrzymałości, tak? Tak, tak. Zostają? Tak. O. Słuchaj, niesamowite, ale po raz pierwszy zobaczyłem, że ktoś przeżył tą dużą ranę. Ale czekaj, to jest tak ciężka rana. Mhm. Słuchaj, to jakieś uderzenie odrzuca się po prostu na ścianę. Czujesz jakby cały swój skład molekularny po prostu musiał się atomy wszystkie skupiać, żeby cię nie rozerwało. Ale jest tego i teraz się zadania wężowego człowieka? Tak. Nie, wężowi ludzie. To ten dom jest poświęcony. Wywołuje utratę poczytalności. Ale moment, ale ty już żeś jego przejął w tym momencie. Ale utratę poczytalności jak zmienia się w tego, w człowieka. W sensie, że tak, ja wiem. No. Jak tu weszliście? To dom jest poświęcony przez księdza. Co nie obchodzi nas, wasz Bóg! Co miesiąc tu jest? Zapomniałem o Jerem. No. Dobra, zobaczymy, czy Thornton może przy ciężkiej rany może wyrzucił broń. Wypada mu z ręki. Orzesz kurde, o 6. Słuchajcie, upadając, upuścił pistolet automatyczny i teraz Jerry łapie ten pistolet. Mierzy w niego! Nie rusza się z tym wielu! Celuje. Ja nic nie mogę. Bo i celu... Właśnie. Słuchajcie, Thornton podnosi tylko wzrok. Jest ciężko. A, ciężko ranny w twarz. I teraz ty! Jestem, co ma robić? Atakować jego. Że pragnę znaczy, że mamy nową rundę. Co masz? Nową rundę mamy, prawda? Tak. I ja też mam broń wyciągniętą. Więc. Czyli mam plus 50? Nie wiem, to... jak to działa w zasadzie. Nie był... Bo tak. Jeżeli tak to działa, to powinien być pierwszy. Może tak. A może nie. Pytanie jakieś z inicjatywą. Tak. Dobra, a mógł być... A czekaj, bo Jerry kończył. I teraz jest dobra runda. On ma 80 zręczności. Pytanie, czy to ma teraz znaczenie już? Myślę, że tak. Tak. No czyli, czyli Luther przenosisz nam się na początek. Czyli jak się ma broń w rękach, to się tak, wyciągnie plus 50? Tak, plus 50 do tej. Bo szybciej jest po prostu... Ja mam 110 w sumie. Ale wiem, że... Teraz już tak. Tylko 110? Luther, co robisz? Nie ma akcji celowania. Jest, dostajesz kość premiową. Nie mogę tak zrobić po prostu. Spiesz się... A celować i strzelić naraz? Tak, bo, tak. Bo nie wiem, czy nie strzela. Tak, że celujesz i strzelasz. Celujesz i strzelasz. No to celuję i strzelam. Dobra. Czyli z kością premiową. Fajnie, że przeszedłeś. Zaraz wyjdę. Absolutnie nikt się tego nie spodziewał. Tak, wszystkie kurtyny sprawdziliśmy. Wojtek się nie spodziewał. A my wszystkie kurtyny sprawdziliśmy. Znaczy przejścia nie, ale... Sprawdzaliście, gdzie jestem? Dobra, okej, niech ten rzut się liczy. Ale myślę sobie test na poczytalność. A, bo może cię odwali po zobaczeniu. No tak. Przedtem się chowałem za kurtyną. Tak, słuchajcie, na wężowego nikt... Co miałeś 0,3? No to słuchaj, to lepiej się opanuj teraz. No. Dobra, 0,3 było i czy dojdzie z przebiciem. Okej. Okay. No ale dawaj ten, no poczytamy się. I słuchajcie, mamy dwóch zwierzoludzi, więc minimalna utrata będzie 2. Ludzi. Wężo ludzi. A to też zwierzęta. Zwierzoludzi. A. Okej. Weszło. 67 przenosi. Dobra. To nie robi na tobie wrażenia. Ja już widziałem. Rzeczy. Widziałeś? A, widziałeś. Czyli... Już tak już miałem się... Słuchajcie, on się podnosi, żeby się, wiesz, złożyć po prostu po tym ataku tą soniczną bronią i ty... Przykładam, przyceluję i strzelam. Dobra. I to jest bardzo dużo obrażeń chyba. To jest przebicie. 0,3. Bo to jest maksymalne obrażenia. A, od razu maksymalne. Maksymalne plus kostka. 8. A, czyli jakie są maksymalne? W siódmej listy mocno maksymalne powiększone. Masz 2K6 plus 2, czyli 14. 2K6 plus 2. To jest karabin. Winchester w siebie strzelił, panie. A, Winchester, rzeczywiście. No, 2K6 plus 2. Winchestera to nawet nie będę miał 14 plus... 2K6? To jest 2K6. 2K6? Tak, no. Plus 2 jeszcze. Ale K6, nie K10. Tam są K6. Dobra, weźmy. Myślę, że to nie ma już znaczenia takiego dużego, co na nich no, wypadnie. H jest damage. 4. 4. 8.
Czyli 22. 22. Wow. Minus jeden pancerz. W Warhammerze to jest dużo. Czyli jestem na minus 19. Dobra, cześć. A powinno światło zgasnąć za tobą i tak się odsuniesz do tyłu. Dokładnie, jak w sposób 1 z 10. Jak 1 z 10. Chyba jest... Bardzo. Słuchajcie, piękne przyzolowanie wężowego człowieka. Co mówisz do niego na koniec? Było prosto w głowę i odpada. Co ze mną wtedy? Ty się wyswobadzasz z tego uroku. Że chciałem wyskoczyć. I to był Luther. Thornton leży. Teraz ty. Kto go zabił? Ja. Ale co się stało? Nie ruszaj się, kurwa! Że ludzie. DJ? Ja dobiegam i strzelam z kontaktu bezpośredniego w to, co zostało. W niego. Ile razy się da. Dobra. I teraz posłuchajcie. Nagle przy waszej kanapie eksploduje ciało. I kawałki kości rozgrzanych do niesamowitych temperatur lecą we wszystkich kierunkach. Zostanę z wami pierwszego. Chyba nie za bardzo macie możliwość unikania, bo nawet nie byliście świadomi tego, poza tobą. Ale ja a nawet nie unikasz. Nie. To jest amok. Więcej krzyczy. Słuchajcie, dostajecie K6 punktów obrażeń od eksplodującego ciała. Może detektywa zabije. Może. TJ? Jak na swoje, to i to był ten wysoko. Błąd. Dzięki. To był ten błąd. Tak, miałam za. Pokaż K6. Proszę. Dobra, rozumiem, że wszyscy jedziemy na zachodnie wybrzeże jeszcze dzisiaj. Ja nie jadę chyba. Uj, 5. O, ła. Ja też 5. To jest dla was ciężka rana? Nie. A kiedy jest? Więcej niż połowa. To nie. To nie, ja mam 13. Ja mam 13, więc. 12. 8. Słuchajcie, eksplodowało, wybuch, TJ odlatuje na waszą kanapę. Dookoła, słuchajcie, kawałki kości dymiące powbijały się w ściany. Jerry też dostał trochę. Thornton leżał. Co to było? To się wszędzie krew. I flaki. Mortimer, weź zakończ to, albo ja to zakończę. Zabijecie detektywa, pójdziecie siedzieć. Ale on nie będzie detektywem. Dobra. Jak z nim skończymy. Ale to leżący. Dobra. Wężowy człowiek. Ty się nie odzywaj, Luther, zobacz co z Gardensem. Idę zobaczyć Gardensa. Słuchaj, słuchaj, poprzecinane żyły na rękach. O, fuck. Tutaj, słuchaj, jest nieprzytomny. Trzeba go wieźć gdzieś. Od razu mówię taki, jest ciężko ranny, zajmuj się nim, róbcie co chcecie. I wiesz, staram się po prostu, jak mogę mu pomóc. Pierwsza pomoc, żeby szybko go... Dobra. Wczoraj ja go mam, dzwoń po karetkę jakąś. Dobra, Jerry odchodzi. 66. Kurde, 50. Odejmę 16 sobie, żeby mi weszło. Bo inaczej ci TJ Garden umrze na twojej kanapie. Dokładnie. Dobra. Słuchaj, Jerry, ci daj pistolet jego. Dobra, to... Dobra, chowam go na razie. Dobra, Jerry odchodzi, dzwoni po karetę. Po cholerę wam ten dysk, gadaj! Znasz dysk naszej królowej. Potrzebujemy go do ochrony naszej racy przed wrogami z krain snów. Nic ci więcej nie powiem. Super, to teraz mi powiedz, dlaczego mam cię kurwa nie zabić tutaj? Bo jestem detektywem wciąż. Super, i nie zabiję cię i co? Dasz nam ugodę? Co? Chcemy dysku. Gówno dostaniecie, a nie dysk. Dysk jest u nas. Wiemy to. Możemy go jeszcze potrzebować. Nie możemy iść z wami na układ. Nawet nie wiecie czym jest. My go potrzebujemy bardziej. Wiemy wystarczająco. Podnosi się na kolana, trzyma się tutaj. Jesteś w stanie to wytłumaczyć? To wszystko? Nie wie komu. No nie wiem, policji? Komuś? Policja nie musi o tym wiedzieć. On tak naprawdę nie istnieje. Teraz już dosłownie.
O, ciekawe jak to wytłumaczymy naszej gospodyni. Dobra, zrobimy tak. Nie zabiję cię tutaj, tu i teraz. I spróbujemy się jakoś dogadać. Nie oddamy wam dysku tak po prostu. I nie, na pewno nie od razu. Ale nie oddamy też komuś z waszych wrogów, ktokolwiek to jest skrajnie snów. Możliwe, że go będziemy potrzebować. Jak wy nam będziecie mogli pomóc, to my wam wtedy pomożemy. Ale najpierw on musi przeżyć, żeby to wszystko miało jakąś wartość i żebyś ty wyszedł stąd żywy. Dobra, myślę, że chyba zastraszanie, Karol. Chyba, że perswazja, bo by się też podobało argumenty. Perswazję mam dużo lepiej. A, no tak. I weszło, 51, więc po prostu weszło. To właśnie doceniliśmy. Ale przynajmniej załatwili się w jeden problem. Słuchaj, widzę, że da się z wami dogadać, pomimo, że nie mogę wam o was mówić jako przyjaciele. Tak jak mówię, my tego potrzebujemy jeszcze pewnie, ale on musi przeżyć. Jak nam pomożecie, to się jakoś dogadamy. A jak nie, to ty giniesz tu, a my mamy przejebane. Musimy się dogadać. Masz człowieku zrozum, ale ten dysk naprawdę pomoże nam niesamowicie. To jeszcze nam o tym... Przeszliśmy kawał drogi, żeby go zdobyć. Właściwie Silith przeszedł kawał drogi, żeby go zdobyć. Okej. Okay. Dysk tak... jest w stanie identyfikować naszych wrogów w tym świecie. Wiemy. Nie wiem, czy to, co mówisz, do ciebie dociera. Co ja mówię, dociera. Wiemy, że można nim zlokalizować śniących. Wiemy o tym. I wiemy, jak go użyć, żeby ich zlokalizować. No jednak. Nie wiemy, czy jest to nam potrzebne w jakikolwiek sposób, ale może być jeszcze, żeby kogoś ocalić. Od gatanoty. Jak nam, jeżeli jesteście w stanie nam w tym pomóc jakoś, to jakoś się dogadamy. Gatanoty? Tak, najprawdopodobniej. Jego nie ma w krainach snów. Nie ma go, ale nie wiemy... Nie wiemy wszystkiego o tym dysku. Dlatego podejrzewam, że może nam być wciąż potrzebny, ale niekoniecznie. Chyba, że wy będziecie w stanie nam jakoś pomóc lepiej. My mamy coś do ugrania tutaj i wy też. Więc dogadajmy się i przestańmy celować i przykładać sobie noże do gardeł. Weź też pieniądze! Chyba nic z niego nie zostało. Dobra, kurwa, Mortimer. Dobra, wygrałeś. I to po raz drugi. I przestańcie nas kurwa polować, bo to się naprawdę źle skończy. Ustabilizowałeś go. Przychodzi Jerry, mówi, że karetka jest w drodze. Albo... Może lepiej go znieśmy na dół. Może lepiej, wybuch tak. Wybuch Mortimer. I ten. Luther. Zabierz go na dół. Dobra. Ja pójdę pogadać z naszą... Wybuch gazu. Bardzo dobrze. Toton. Słuchaj, wyjął Jerry garnek, nawalił trochę flaków do środka i jadnął ten garnek jeszcze do kuchni. Ja pierdolę! Gulasz! A ty? Przeżyjesz? Wiesz, nakłada na siebie z powrotem ludzką iluzję. A jestem przytomny czy nieprzytomny? Po prostu. Nie, chyba można go uprzytomnić. Tak. Wiesz co, przy nim leży ten dziwny pistolet. Dobra. Na razie. Dobra. Przepraszam, więc jestem czy nie jestem? Nie, tak, już się budzisz się. Boli cię wszystko jak jasno. Znasz ten ból. Pamiętasz? Ja ciągle mam ból. Tak, znam ten ból. DJ. Tak zwany Schmerzwelt. Nie ruszaj się bardzo. My się przejdę chyba z nim. Każdy ruch może być do szpitala. Dla ciebie szkodliwy. Do szpitala. Mateczka, weźcie z mojej teczki książki. Nie powinny jechać do szpitala, one są i tak dla was. Są dwie książki. To ta teczka zostanie, ale spokojnie. Tak. Staraj się nie ruszać za bardzo. Dobrze, czy moje rzeczy mogą tu zostać? Mogą, nie ma problemu. Opiera się o ścianę. Torontona. Dobra. Ja odkładam swój pistolet. Jego cały czas mam. Pojedziemy do szpitala z nim. Ty pojedziesz z nami. Jak załatwimy wszystko, oddam ci broń. O kurwa, przecież ja nie jestem człowiekiem. Dobra, ja spadam.
Dobra. Znaczy, mogę ci pomóc jakoś. Zwierzęta też leczyłem. Ja to się nie jestem zwierzęciem. Jesteś wężem, kurwa. Kurwa, nie jestem wężem. Dobra. Małpo. Dobra, Toton. Za 3 dni u nas. Bądź. Dostaniesz z powrotem broń i pogadamy. Się dojdę do siebie, dam wam znać. Evolution, dobra. Baby. Czego, macie tu jakieś tylne wyjście? Jerry mówi, tak, na strychu, jest taka dźwignia przy... Nie. Na tyły domu chyba jest na dole. Jest na dole chyba wyjście. No. Pożarowym. Dobra, idź pożarowym. Przestańcie nas nie doceniać. Dobra, gdzie on wychodzi? W mojej teczce znajdujesz, zakładam, że ciach, są dwie książki. Dwie księgi. Ja sobie przeładowuję broń. Pani Mary, no tu się nie da mieszkać po prostu. Dobra. Czyli zamyka drzwi. A. Tak otwieram. Znoście go na dół. A, dobra, no to znosimy. Spokojnie. Dobra, przeżyjesz. Pistolet, Mam. Dobra. Spokojnie. Telefon, tak? Dobra, Luther. Ja pojadę z nim, będę go pilnował. Numer? To do niego mów. A, do niego, Luther. Co? Odpływa. Dobra, Luther, ja pojadę z nim, będę go pilnował. Będę pilnował, żeby się nim zajęli. Wy ogarnijcie dom i bądźcie na baczności, dopóki nie wrócę. Tak? Albo oczekujcie. Na pewno? Tak, albo oczekujcie telefonu ode mnie. Do szpitala. No dobra. Zwłaszcza pilnujcie wiadomo czego. Jasno. Pójdzie nas trochę nic. Dobra, to... Jasno. Dlaczego go nie dobiłeś? Dobra, wracasz z Jerrym. Czekasz na karetkę? Tak. Karetka przejeżdża po 10 minutach. Dobra. Straciłeś przytomność. Dobra, trzeba go szybko zabrać. Dobra, jedziesz do szpitala. Tak. Ranny z nim. I tutaj ucinamy. Ja w sumie też jestem trochę ranny. W sumie oni też byli, ale... Jest tak. Ja najpierw w szpitalu mnie podszywają. O, fuck yeah. Pani Mary wychodzi po chwili tak, Jezu, trzeba wezwać gazownika. Spokojnie, zajmiemy się tym. Mamy kogoś, kto się zna na tym. I tak panią zupa wybuchła. Gulasz, proszę panią, pani Mary, gulasz. Gulasz, ale to mi szkodzi. Gulasz, ciśnienie od rur, od kuchenki. Pies węglowy. Tak, nasz kolega się na tym zna. Pies węglowy to jest. Tak, więc dziękujemy pani bardzo. No, pani lepiej wyjdzie, bo to nie wiadomo, kiedy to pierdolę. Zamyka za nią. Co się tu stało? Kroczery, gdzie ty byłeś? Co tu się? Nie można po gazetę wyjść nawet. Słuchaj, pierdolę mi w tył głowy, jak wchodziłem. Gdzie? Tu? Na dole! Walnął mi w tył głowy, wsadł mi pistolet do pleców, kazał otwierać. Miałem jakby co, jeszcze tekst na, wiesz, na koniec. Chciałem po prostu, żeby dał mi chociaż jedną marchewkę wziąć. Jakby co, złożyć na marchewkę. Nie, już tutaj zapałek w marchewki. Tak, bo marchewki wiadomo, jak wyglądają, jak co. Jest piromany. Tam jest kosz, tam są... Znaczy, chciałem zapytać, czy robisz marchewkę. Chcesz mi powiedzieć, że tam są marchewki, gdzie my robimy rzeczy do jedzenia, to tam jest ukryty dynamit, marchewka? Jerry! Słuchaj, nie tylko tam, okej? To on zapieszą swoją dolę, kupić 45 kg czarnego piochu. Właśnie lepiej, żeby widział, żebym ktoś razu nie zaczął czesać włosów i wybuchł nagle, bo w grzebieniu jest dynamit. Słuchaj, nikt na szczęście nie pali. Ja czasem palę. A teraz słuchaj. Ja nie palę, fakt. Teraz to zapalę. W kaletce. Dobra. Jakiś strajka. To jest dobłosowe. Pewnie wyjdzie na mnie. Aha. No. Jedziemy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Spątasz sufit. Dziękuję bardzo. I tym kończymy. Panowie. To co się tutaj wydarzyło. O, nie chciał... zapraszam, dziękuję widzom za obejrzenie tej 2 godziny i godzina 50 sesji. Zapraszam na pogaduchy, bo to jest tradycja u nas. Są pogaduchy zawsze, więc też weźmiemy sobie w tym udział, więc żegnam, do widzenia, zapraszam na pogaduchy. Żegnam.